Aus den Klageliedern lesen. Przeczytamy kilka wierszy z Tenów Jeremiasza. Aus Klagelieder 3. Tenów 3. Vers 22 bis 24 und 40 und 41. Pierwsze 22 do 24 i 40-41, to jest 884 strona Biblii Warszawskiej. Niewyczerpane są objawy łaski Pana, miłosierdzie Jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo. Wielka jest wierność Twoja. Pan jest moim działem, mówi dusza moja, dlatego w Nim mam nadzieję. 40 i 41. Doświadczajmy i badajmy nasze drogi, nawróćmy się do Pana. Wznieśmy nasze serca i nasze dłonie do Boga w niebiesie. Die Klagelieder sind ein besonderes Buch in der Bibel. Treny to szczególna księga w Słowie Bożym, w Biblii. Wenn ich das in Dortmund sagen würde, gdybym to powiedział w Dortmundzie, dann würden die Geschwister sagen, das sagst du zu jedem Buch der Bibel. To by powiedzieli wierzący, ty mówisz to o każdej księdze w Biblii, że ona jest szczególna. Und das stimmt auch ein bisschen. Trochę to się też zgadza. Und ich habe mich mit den Klageliedern beschäftigt, weil junge Leute das gerne wollten. Zajmowałem się bliżej księgą Trenów, dlatego że młodzi ludzie tego ode mnie oczekiwali. Aber dann ist letztes Jahr in unser Leben etwas Besonderes getreten. Ale w ubiegłym roku coś szczególnego w naszym życiu się wydarzyło. Und ich habe mich sehr erfreuen dürfen an der Betrachtung der Klagelieder. I w tym czasie mogłem bardzo się rozradować rozważaniem tej księgi Trenów. Was führt uns näher zu Gott? Co prowadzi nas bliżej do Boga? Freude oder Leid? Czy radość, czy cierpienie? Wahrscheinlich ist die Antwort nicht schwarz und weiß. Prawdopodobnie odpowiedź nie jest czarno-biała. Aber doch, glaube ich, dürfen wir vielleicht einen Vers aus Hiob einmal lesen. Ale może możemy się wesprzeć jednym wierszem z księgi Hioba. Kapitel 36. 36 rozdział tej księgi. Da steht in Vers 15. W 15 wierszu jest napisane tu. On wybawia cierpiącego przez jego cierpienie i otwiera jego ucho przez utrapienie. Wenn wir am Ende sind, dann hören wir mehr auf Gott, als wenn wir glauben, wir könnten noch vieles alleine machen. Gdy my na koniec jesteśmy naszych cierpień ukresu, to bardziej słuchamy Boga niż wtedy, kiedy wydaje nam się, że mamy siłę, aby działać. Die Klagelieder beantworten die Frage, darf ein Gläubiger klagen? Treny odpowiadają na pytanie, czy wierzący człowiek może się uskarżać. Ja. Tak. Es kommt aber darauf an, aus welchen Beweggründen und wie. Ale chodzi tutaj o to, z jakich motywów to czyni i jak. Jeremia ist der wahrscheinlich der Autor, deswegen Klagelieder Jeremias. Prawdopodobnie to Jeremiasz jest autorem tej księgi, dlatego mówi się o niej Treny Jeremiasza. Er hat sehr viel erduldet, um das Volk Gottes zur Umkehr aufzurufen. On wiele wycierpiał,
aby wezwać, wzywać lud Boży do nawrócenia. Dann musste er von einem Berg beobachten, wie Jerusalem zerstört wurde und później, alle in das Land Babylon gebracht wurde, oder viele. Później musiał na własne oczy obserwować z góry pewnej, jak Jeruzalem było burzone i jak lud był uprowadzany do niewoli. Das war die Situation. Taka była sytuacja wtedy. Und jetzt klagt Jeremia aber nicht Gott an, sondern fragt wieso, warum. I teraz tu skarży się Jeremiasz w tej księdze, ale on nie oskarża Boga, lecz pyta dlaczego, jak to się stało. Und wir können daraus sehr viel lernen. I z tego, z tej postawy możemy wiele, wiele się nauczyć. Warum ist dieses Buch auch besonders? Dlaczego ta księga jest również szczególna? Dieses Buch ist das einzige der Bibel, was auch die Verseinteilung inspiriert hat. Ta księga również i dlatego jest taką szczególną, ponieważ sam podział na wiersze również jest inspirowany w tej księdze. Das hebräische Alphabet hat 22 Buchstaben. Alfabet hebrajski ma 22 litery. Und die Kapitel sind immer mit 22 Buchstaben, außer Kapitel 3 mit 66 Buchstaben. Te, 66 Versen. I te wszystkie rozdziały mają po 22 wiersze, z wyjątkiem trzeciego rozdziału, który ma ich 26. 23 Mal 22. Gut, vielleicht sagt jemand, das bringt mir nichts für meine Umstände. Ktoś może powiedzieć, a jednak mimo to niewiele mi to pomaga w moich okolicznościach. Aber das Buch ist sehr dunkel. Ogólnie księga ta jest bardzo ciemna. Und in der Mitte des Buches, ale w środku samej tej księgi, tej ciemności, kommt Licht. Nastaje światło. Weil der Blick von dem Autor von Jeremia weg von den Umständen auf Gott kommt. Ponieważ te spojrzenie autora odwraca się tutaj jednoznacznie w tym miejscu od okoliczności i zwraca się na Boga. Und auch heute sind die Umstände, in denen wir leben, sehr verschieden. Także i dzisiaj okoliczności, w których żyjemy, są bardzo różne. Die Wüste, die Welt, in der wir leben, ist ein Ort des Todesschattens. Ta pustynia, świat, w którym żyjemy, to jest dolina cienia śmierci. Schmerzen, bóle, Krankheit, choroby, Angst, strach, Sorge, troski, Fragen, pytania. Aber in Schwierigkeit, ale w trudności. Ich lese mal Vers 18. Przeczytam wiersz 18. Da sagt der Schreiber, seine Lebenskraft ist dahin und auch die Hoffnung auf den Herrn ist weg. Autor posuwa się tak daleko, że mówi: nie mam już siły żadnej, przepadła moja siła żywotna, ale także i nadzieja w Panu już się załamała. Haben wir das nicht auch schon mal erlebt? Przeżyliśmy takie coś kiedyś? Vielleicht haben wir gesagt, es hat keinen Zweck. Może już powiedzieliśmy, nie ma sensu. Ich gebe auf. Muszę zrezygnować. Ja przeżyłem takie coś. Jetzt geht es aber weiter. Ale jednak idzie to dalej. Vers 21. 21 wiersz mówi już: ich will mir zu Herzen nehmen, darum will ich hoffen. Pojawia się nadzieja w nim. To biorę sobie do serca i w tym moja nadzieja. Es kommt ein Lichtblick in die Situation.
zaczyna przedzierać się światło w tę sytuację. Aber die Situation ist nicht verändert. Ale sama sytuacja wcale się nie zmienia. Und in unserer Übersetzung haben wir jetzt einen Doppelpunkt. I w naszym tłumaczeniu mamy tutaj dwukropek w tym wierszu. Und in Vers 24 haben wir dann das dritte Mal hoffen. W 24 wierszu mamy po raz trzeci wymienioną nadzieję. Da kommen wir gleich hin. Zaraz dojdziemy do tego. Darum will ich hoffen. Dlatego chcę mieć nadzieję. Nein, darum will ich auf ihn hoffen. Nie, dlatego w nim mam nadzieję. Wir haben nicht eine Hoffnung ins Ungewisse. A więc my nie posiadamy nadziei nieokreślonej. Sondern unsere Hoffnung ist auf Gott. Lecz nasza nadzieja, ona zasadza się na Bogu. Und wenn sich vielleicht auch unsere Lebenssituation nicht verändert und schwer ist, jeżeli nawet nasza sytuacja życiowa się nie zmienia, jest ciężka, dann ist das Ergebnis, die Lösung Gott hineinbringen. To jest to rozwiązaniem dla nas, aby Bogu to przynieść. Albo Boga wprowadzić w tę okoliczność. Und alle Verse in diesem Buch sind immer geordnet nach dem Alphabet des Hebräischen. Wszystkie wiersze w tej księdze są uporządkowane zgodnie z alfabetem hebrajskim. Und in Kapitel 3 sind immer drei Verse mit demselben Buchstaben. A w trzecim rozdziale za każdym razem są trzy wiersze wzięte, przyporządkowane każdej literze hebrajskiego alfabetu. Da kann man viel besser lernen. Można jeszcze lepiej się uczyć z tego. Es ist sozusagen ein gereimtes Lied. Jest to, jakby można było to powiedzieć, rymowana pieśń. Und dann können wir uns das viel besser merken. I możemy wtedy dużo lepiej dostrzec to, co w nim jest zawarte. Nie jest zawarte. In Vers 25 bis 27 möchte ich euch das kurz zeigen. W 25 do 27 wiersza chciałbym wam to krótko przedstawić. Und zwar fängt immer die Verse mit bei euch in Polnisch dobre an. U was w polskim języku zaczyna się każdy tutaj wiersz ze słowem dobry lub pochodzącym od tego. Bei uns immer mit gut. U nas zawsze ze słowem gut. Und da sehen wir, das ist im Alphabet Hebräisch, ich weiß jetzt nicht welcher Buchstabe dort, aber alle drei Verse fangen mit dem gleichen Buchstaben an und hier gut, gut, gut. I to dobrze tutaj możemy zauważyć. Nie wiem dokładnie, jakiej literze hebrajskiej to jest przyporządkowane, ale w każdym razie tej, która odpowiada za to słowo w hebrajskim. Dobre, dobre, dobre. Und so lernen wir ja auch in der Schule. Tak też uczymy się w szkole. Ein Merksatz, der sich reimt, kann man viel besser merken, als einen langen Satz, wo man schnell wieder etwas vergessen hat. Jakieś zdanie, które jest rymowane, dużo łatwiej przychodzi nam je zapamiętać, niż coś, co jest po prostu bez tego rymu powiedziane. Nun zu den Versen 22 bis 24. A więc znowu teraz przechodzimy do wierszy 22 do 24. In diesen Versen 22 und 23 finden wir drei Gaben von Gott. W 22 und 23 wierszu znajdujemy tutaj trzy dary od Boga. Und in Vers 24 kommen wir von den Gaben zum Geber. A w 24 przechodzimy od darów do samego dawcy. Erstens lesen wir: Es sind die Gütigkeiten des Herrn, dass wir nicht aufgerieben sind. Najpierw czytamy o tym, że te przejawy dobroci Pana, one są niewyczerpane i nie ustaje Jego miłosierdzie. Jest uns das bewusst? Czy uświadamiamy sobie, że to tak jest? Hast du Frieden in der Ehe? Masz pokój w twoim małżeństwie? Hast du Frieden in der Familie? Masz pokój w rodzinie? Haben wir Frieden in der Versammlung? Mamy pokój w zgromadzeniu? Woher kommt das?
Jeśli tak, skąd się to bierze? Ja, das liegt an mir. Oczywiście, ode mnie to zależy. Ohne mich, tak sobie myślimy. Ohne mich hier in Bogatynia wäre bestimmt Streit. Beze mnie, gdyby mnie nie było, to na pewno tu w Bogatyni wszyscy by się ciągle kłócili. Steht nicht in meiner Bibel. Ale w mojej Biblii tak nie jest napisane. Obwohl ich hier bin. Chociaż tutaj jestem. Gibt es Frieden. Jest mimo to pokój. Obwohl meine Frau mich geheiratet hat, sind wir immer noch verheiratet. Chociaż moja żona wzięła mnie za męża, to mimo to jesteśmy cały czas małżeństwem. Wir sollten nicht zu hoch von uns denken. Nie powinniśmy zbyt wysoko myśleć o sobie. Ich bin schlecht. Ja jestem zły. Es sind die Gütigkeiten des Herrn, ale to dass dobro, wir nicht aufgeben. Ale to dobrotliwość Boża, ona mnie trzyma. O, to one, te przejawy miłosierdzia Pana dają ten wspaniały obraz. Das Volk Israel in der Wüste ist ein wunderbares Beispiel oder auch ein warnendes Beispiel. Lud izraelski w pustyni jest cudownym przykładem, ale też przykładem ostrzegawczym dla nas. Gott wohnte im Dornbusch. Bóg mieszkał w tym krzewie. Das Volk war wie ein Dornbusch. To znaczy, ten lud był jak takie krzaczysko. Und dass es in das Land gekommen ist, war nicht ihr Verdienst. I to, że on przyszedł do tego kraju, ziemi obiecanej, nie było ich zasługą. Sondern Gottes Güte. Lecz Boża dobroć to uczyniła. Wenn wir an das Ziel kommen, dann ist es nicht unser Verdienst. Eine kleine Ergänzung zu dem Dornbusch. Hmm. Dornbusch to nie tylko krzaczysko, ale to jest krzaczysko cierniste. Und es ist nicht unser Verdienst, wenn wir an das Ziel kommen. To nie jest naszą zasługą, jeżeli dojdziemy do celu. Denn jetzt kommen wir zum zweiten. Teraz dochodzimy do drugiej rzeczy. Also Gott ist gut, haben wir gesehen, Gütigkeiten. Widzieliśmy, Bóg jest dobry, on ma dobrotliwość swoją. Und seine Erbarmungen sind nicht zu Ende. A jego miłosierdzie, jego zmiłowania, one się nie kończą. Sie sind jeden Morgen neu. One są każdego dnia nowe. Ist das nicht groß? Czy to nie jest wielką rzeczą? Hast du vielleicht ein Problem mit einer Sünde? Czy może masz problem z grzechem? Es passiert. Du bist enttäuscht. Zdarzyło się to. Jesteś rozczarowany. Und was macht Gott? A co czyni Bóg? Erbarmen an jedem Morgen neu. Daje miłosierdzie. Każdego dnia nowe. Ich möchte wieder das Volk Israel als Beispiel nehmen. Ja bym jeszcze raz wziąć lud izraelski jako przykład. 40 Jahre, 40 lat, jeden Morgen, każdego jednego poranka, außer Sabbat, z wyjątkiem Sabbatu, Manna. Była manna. Ich hätte das nicht gemacht. Ja bym tak nie zrobił. Es war ein götzendienerisches, murrendes Volk. Ponieważ to było bałwochwalczy i ciągle szemrający lud. Und ich hätte irgendwann gesagt, Schluss. I któregoś dnia na pewno bym powiedział, koniec już z tym. Wir haben gestern uns beschäftigt mit den Gegenständen des Zeltes der Zusammenkunft. Wczoraj zajmowaliśmy się tymi przedmiotami namiotu zgromadzenia w pustyni. Was war in der Zeit, als Mose auf dem Berg war? Co było w czasie, co się działo w czasie, gdy Mojżesz był na górze? Das Volk hat unten ein goldenes Kalb gegossen. W tym czasie na dole lud ulał sobie złotego cielca. Hätte Gott nicht sagen können, Entschuldigung, zurück? Czy Bóg nie miał wtedy powodu, aby powiedzieć, przepraszam bardzo, wracamy? Ich baue keine Wohnung bei euch. Nie zbuduję mieszkania przed was. Und das ist mein Bild, das ist unser Bild.
To jest obraz mnie samego, to jest obraz nas wszystkich. Es sind die Erbarmungen, die jeden Tag neu sind. To te zmiłowania Pana, one są każdego dnia nowe. Möchten wir dankbar dafür sein? Czy chcemy być za nie wdzięczni? Und von uns wegblicken? I patrzeć, po prostu odwrócić nasze oczy w końcu od nas samych? Und wie Jeremia auf Gott, auf den Herrn blicken? I tak jak Jeremiasz, skierować wzrok na Boga, na Pana. Das bedeutet, ich sage das in einer Klammer. To znaczy, chciałbym to powiedzieć w nawiasie. Das bedeutet natürlich nicht, dass ich jetzt sagen kann, egal ob ich sündige, die Erbarmungen sind ja jeden Morgen neu. Tego nam nie wolno uczynić, żebyśmy pomyśleli, a w takim razie obojętne, czy będę grzeszyć, czy nie, bo miłosierdzie Boże i tak jest każdego dnia nowe. Gott hat auch Wege der Regierung mit uns. Nie, Bóg ma również drogi swoje jako rządcy z nami. Das dritte, was wir lesen. Trzecią rzecz, o której czytamy. Deine Treue ist groß. Wierność Twoja jest wielka. Wir könnten natürlich jetzt zu allen diesen Gütigkeiten, Erbarmungen und Treue viele Verse lesen. Naturalnie moglibyśmy do tych cech wymienionych tutaj, do tej dobrotliwości Bożej, do Jego miłosierdzia, do Jego wierności, przeczytać wiele, wiele różnych wierszy, które by to uzasadniały. Aber vielleicht, gestern gab es ja schon eigentlich genug Hausaufgaben. Ale może wczoraj już wyczerpałem ten limit zadań domowych. Eine schöne Beschäftigung im Neuen Testament, die Stellen zu suchen, wo steht, Gott ist treu oder der Herr ist treu. Niemniej jest to pięknym zajęciem, aby wyszukać w Nowym Testamencie te wszystkie miejsca, które mówią o tym, że Bóg jest wierny. Zum Beispiel am Ende von des Lebens von Paulus schreibt er an Timotheus. Na przykład na koniec swego życia Paweł pisze do Tymoteusza. Wenn wir untreu sind, jeżeli my jesteśmy niewierni, on pozostaje wierny. Er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Ponieważ on nie może samego siebie się zaprzeć. An diesen Gott möchten wir uns klammern. Chcemy przylgnąć całym sercem do tego właśnie Boga. Und das tut jetzt Jeremia. To czyni Jeremiasz. Er sagt jetzt nicht nur vielen Dank für deine Erbarmung, vielen Dank für deine Güte, vielen Dank für deine Treue. On nie mówi po prostu dziękuję ci bardzo za twoją dobrotliwość, dziękuję ci bardzo za twoje miłosierdzie i dziękuję ci bardzo za twoją wierność. Sondern der Herr ist mein Teil. Tylko mówi więcej. Pan jest moim działem. Wie ist das bei uns? Jak to jest z nami? Was ist die Mutter für euch? Co znaczy matka dla ciebie, dla nas? Wäsche, Wäscherin. Pranie, praczka, czy to znaczy? Köchin. Kucharka. Putzerin. Sprzątaczka. Jeden Morgen neu. Każdego ranka na nowo. Oder ist sie auch dein Teil? Czy ona jest również twoim działem? Das bedeutet, to znaczy, eine Beziehung zu pflegen. To znaczy, relacja, którą pragniemy pielęgnować z tą osobą. Wo ist mein Hemd? Gdzie jest moja koszula? Noch nicht gebügelt? A jeszcze nie wyprasowana? Katastrofa. Katastrofa. Oder hast du auch einmal gefragt? A może pytałeś? Mama, wie geht es dir? Mamo, jak ci się powodzi? Und jetzt gehen wir zu Gott. A teraz przejdziemy do Boga. Wo ist deine Güte? Wo ist deine Treue? Wo ist dein Erbarmen? Gdzie jest twoja dobrotliwość? Gdzie jest twoja wierność? Gdzie jest twoje zmiłowanie? Und wenn es dann da ist, vielen Dank, auf Wiedersehen. A jeżeli są? O, dziękuję bardzo, do widzenia. Nein. Yeah. Hier sehen wir, dass der Jeremia eine echte Beziehung zu diesem Gott, zu diesem Herrn hatte. Tutaj widzimy, że Jeremiasz miał prawdziwą więź z tym Bogiem. On pragnął być z nim.
Er sagt, der Herr ist mein Teil. On mówi, Pan jest moim działem. Und wir lesen in Johannes 13 bei der Fußwaschung des Herrn Jesus. A w 13 rozdziale Ewangelii Jana, gdy mamy tę scenę umywania nóg przez Pana Jezusa. Natürlich in Griechisch geschrieben, aber ein ähnliches Wort. Naturalnie jest to po grecku napisane, ale podobne słowo tam jest. Wenn ich dir nicht die Füße wasche, so hast du keinen Teil mit mir. Jeżeli tobie nie umyję nóg, Pan Jezus mówi, nie będziesz miał działu ze mną. Wir nehmen beim Brotbrechen teil. Wir mamy dział z Panem w czasie łamania chleba. Das ist Gemeinschaft. To jest społeczność. Und wir möchten wirklich uns neu für die Woche ausrichten. Chcielibyśmy tymi myślami na nowo ukierunkować nasze serca na ten tydzień. Es ist eine Güte, dass wir Frieden haben, dass wir Freiheit haben und so weiter. To jest dobroć Boża, rzeczywiście, że mamy pokój, że mamy wolność, którą się możemy cieszyć. Aber wir wollen doch in Beziehung mit dem Geber leben. Ale chcemy przecież żyć o wiele bardziej w tej ścisłej relacji z samym dawcą, a nie z darem. In den Versen 25 Wierszu 25 bis Vers 39 do 39. Da kann ich jetzt leider nicht darauf eingehen, aber ich glaube schon, dass sie einen gewissen Zusammenhang haben. Nie mogę bliżej teraz wejść w treść tych wierszy, ale sądzę, że one mimo to mają pewien związek między sobą, mają kontekst. Wir finden am Anfang verschiedene Reaktionen des Gläubigen. Ich zähle sie nur einmal auf. Na początek znajdujemy tutaj różne możliwe reakcje wierzącego i chciałbym je po prostu wyspecyfikować, wyliczyć. Wir wollen auf ihn harren. Chcemy na nim polegać, znaczy mieć nadzieję w nim. Wir haben ja gesehen, wer es ist. Widzieliśmy, kim on jest. Also wollen wir doch auf ihn harren, oder? A więc chcemy w nim pokładać nadzieję, czy nie? Wir wollen nach ihm trachten. Zweites. My chcemy jakby tęsknić za nim. To druga rzecz. Vers 26. Still warten. W 26. wierszu czekać w milczeniu na niego. Und es heißt eigentlich warten, aber still. To właściwie znaczy czekać, ale czekać w cichości, cicho, w milczeniu. Warten ist einfach, oder? Samo czekanie, myślę, jest prosta sprawa. Man muss ja nichts machen, nur warten. Nic się nie robi, czeka się tylko. Und jetzt steht hier auch noch still warten. Ale tutaj jest coś więcej. W milczeniu czekać. Mocno czekać. Das ist doch total einfach. Man muss nichts sagen, nur warten. Wydaje się to strasznie łatwe. Nic nie mówić, po prostu czekać. Aber ich glaube, jeder weiß. Ale każdy chyba wie. Das ist schwer. To jest właśnie ciężkie. Vielleicht möchte jemand gerne heiraten? Może ktoś chce chętnie wyjść za mąż albo się ożenić? Du musst still sein und warten. Musisz być cicho, milczeć i czekać. Das ist doch einfach, oder? Prosta sprawa, nie? Ich bin verheiratet, jetzt sagst du, ah, du hast Glück gehabt. Ja jestem żonaty, tak ktoś może powiedzieć, no miałeś szczęście. Aber ich glaube, jeder hat auch etwas, worauf er wartet. Ale ja myślę, że każdy z nas ma coś, na co czeka. Und wir möchten hier lernen, auf Gott warten. I chcielibyśmy z tego się uczyć, czekać na Boga. Still bedeutet nicht, dass wir jetzt aufhören zu beten. To milcząco, to nie oznacza, że ustaniemy z naszymi modlitwami. Es bedeutet nur, nicht in Auflehnung. To znaczy nie szemrać, nie burzyć się przeciwko temu. Warst du schon mal in einer langen Schlange an der Kasse? Czy już stałeś w długiej kolejce do kasy? Wie ist das da? Jak wtedy to wygląda? Bist du auch der Erste, der ruft, neue Kasse öffnen, ist so lang die Schlange? Czy jesteś tym, który pierwszy woła, proszę otworzyć drugą kasę, bo ta kolejka tu jest za długa? Da können wir vielleicht mal lernen, możemy się może uczyć z takich sytuacji, ruhig zu bleiben, aby zostać tymi, którzy czekają w milczeniu. Bete lieber in der Zeit. Módlmy się lepiej w tym czasie. Für die Menschen, die in der Kasse ungläubig sind.
also die da alle stehen. Może za tymi ludźmi, którzy stoją przed nami przy tej kasie. Im Stau. Albo może w korku. Kann man sich aufregen? Można się wkurzać. Oder sagen, Herr. Albo mówić, Panie. Danke, dass ich nicht Grund für den Stau bin. Dziękuję Ci, Panie, że nie ja jestem powodem tego korka. To znaczy, nie ja miałem wypadek. Still warten. Ich weiß, wie schwer das ist. W milczeniu czekać. Wiem, jakie to jest trudne. Vers 27 sehen wir tragen. W 27 wierszu widzimy noszenie. In Vers 28 schweigen. W 28 milczenie znowu. Weil Gott uns etwas auferlegt. Dlatego, że Bóg nam coś ciężkiego nawłożył na barki. In Vers 30 könnten wir sagen, ertragen. W 30 wierszu moglibyśmy wymienić znoszenie trudności. Weil Gott es zulässt, dass wir etwas Schmach erleben. Ponieważ Bóg dopuścił, że ktoś haniebnie z nami się obszedł. Und dann finden wir in Vers 31 bis 39 einen Einschub. W 31 do 39 wiersza znajdujemy pewnego rodzaju wtrącenie. Ich gebe den Abschnitten nur eine Überschrift. Tym fragmentowi chciałbym po prostu tylko pewien tytuł nadać. Vers 31 bis 33 könnten wir sagen, Gott begrenzt die Prüfung. Moglibyśmy powiedzieć na podstawie 31 do 33 wiersza, że Bóg ogranicza rozmiary i czas próby. In Vers 34 bis 36 od 34 do 36 moglibyśmy powiedzieć endet es, sollte der Herr nicht darauf achten. Gott nimmt alles zur Kenntnis. Czy Bóg miałby to przeoczyć? Nie. Bóg wszystko postrzega, wszystko widzi. Und in Vers 36, Vers 37 bis 39 od 37 wiersz do 39 Gott steht hinter oder über allem. To Bóg stoi za wszystkim, albo lepiej powiedziane, nad wszystkim. Das bedeutet, wenn der Lehrer oder Chef oder Nachbar mich ärgert, to znaczy, że jeżeli nauczyciel, albo szef, albo sąsiad przyprawia mnie do złości, es ist unter der Zulassung Gottes geschehen. Ta rzecz stała się naprawdę za przyzwoleniem Bożym. Und dann kommen wir jetzt zu Vers 40 zum Schluss. W 40 wierszu dochodzimy do końca tego fragmentu. Jetzt sollen wir siebtens unsere Wege prüfen und erforschen. Chodzi o to, abyśmy to my, jako siódma rzecz za tymi sześcioma, doświadczali sami i badali nasze własne drogi. Wir haben auf Gott geschaut, was er tut. Patrzyliśmy na Boga, co on czyni. Wir haben gesagt, wir wollen mit diesem Geber eine Beziehung, Gemeinschaft haben. Mówiliśmy sobie, że pragniemy mieć społeczność z tym wspaniałym dawcą. Und jetzt sollen wir a teraz unsere Wege einmal erforschen. Prüfen. Chodzi o to, on od nas oczekuje, abyśmy doświadczali i badali nasze własne drogi. Wie ist das gewesen in der letzten Woche? Jak z tym to było w tym ostatnim tygodniu na przykład? War da Gemeinschaft mit Gott? Czy obecna była społeczność z tym Bogiem? Haben wir ausgeharrt? Czy wytrwaliśmy? Waren wir still? Byliśmy tymi cichymi und so weiter? Milczącymi i tak dalej. Aber damit ist es noch nicht zu Ende. Na tym się nie kończy. Jetzt kommt auf einmal in diesem Buch, das sehr dunkel ist. Teraz naraz, zupełnie naraz, w tej księdze, która jest taka ciemna. Zweimal ein lasst uns. Lasst uns umkehren und lasst uns ne, in Vers 39. Jest wezwanie nas do działania. Das ist typisch für den Hebräerbrief, wissen wir. Czy wiemy o tym, że takiego rodzaju sposób przemowy jest typowy dla listów do Hebrajczyków? Aber das finden wir sehr oft in der Bibel. Ale to znajdujemy wielokrotnie w Biblii. Wir sind nicht alleine. Nie jesteśmy sami. Sondern Jeremia verbindet sich auf einmal mit anderen, die auch noch diesen gleichen Gedanken haben. Lasst uns! Naraz Jeremiasz
tu w pewnym sensie się łączy, jednoczy z tymi, którzy mają podobne myśli i dlatego mówi, zróbmy to, a to. Und das Ergebnis oder das Ziel ist jetzt, i teraz celem oraz wynikiem tego jest, erstens umkehren. Po pierwsze, jak już zbadaliśmy, nawróćmy się. Vielleicht sagst du ja, ich habe doch schon mich als Kind bekehrt. Może powiesz, ale przecież ja nawróciłem się, jak byłem dzieckiem. Es geht jetzt nicht um eine grundsätzliche Umkehr. To nie chodzi teraz o to najbardziej zasadnicze nawrócenie, które decyduje o życiu, nie? Sondern es geht um eine punktuelle Umkehr. Lecz chodzi o to nawrócenie się w danym punkcie życia. Vielleicht sagst du ja, das stimmt. In dem Punkt ausharren. Może tu chodzi o konkretną sprawę. Może powiesz, zgadza się, rzeczywiście, jeśli chodzi o moje wytrwanie, słabo. Oder in unserer Ehe, oder in unserer Familie. Albo jeżeli chodzi o małżeństwo, cieniutko. Jeżeli chodzi o rodzinę, to samo. Da war dieser Punkt. Ten punkt, słabo. Da wollen wir uns umkehren. Musimy się nawrócić. Aber wenn man umkehrt, ale gdy to się uczyni, dann ist es heute ja sehr einfach. Dzisiaj jest bardzo prostą rzeczą. Google Maps rechnet sofort ein neues Ziel aus, wenn man einen falschen Weg, also wenn man umdreht. Wiecie jak to jest z tym, z tymi mapami Google. Jak się nową drogę obierze, to zaraz znowu okrężną drogą do tego samego celu wyznacza nawigacja. Wir brauchen jetzt ein neues Ziel, eine neue Navigation. Ale my potrzebujemy całkowicie nowej nawigacji, potrzebujemy nowego celu, żeby nie jechać ciągle do tego samego starego. Das ist immer wunderbar, wenn Gott sagt umkehren oder von etwas weg. Gdy to Bóg do nas mówi, abyśmy się nawrócili, abyśmy odwrócili się od czego, to jest naprawdę cudowną rzeczą, że gibt er uns auch ein neues Ziel. Że on daje nam zupełnie nowy cel, już nie tam jedź. Und das ist jetzt das zweite. I to jest ta druga rzecz. Lasst uns unser Herz samt den Händen erheben zu Gott im Himmel. Wznieśmy nasze serca i nasze dłonie do Boga w niebiesie. O to chodzi. Ein Lob im Dunkel der Klage. To jest pewna chwała w tej, czy pochwała i dla Boga i to pochwalne działanie w tym ciemnym otoczeniu skargi. Wann haben Paulus und Silas im Gefängnis gesungen? Kiedy to Paweł i Silas śpiewali w więzieniu? Sofort, als sie im Gefängnis angekommen waren. Natychmiast jak przyszli do więzienia. Nein. Nie, nie, tak nie było. U Mitternacht. Robili to dopiero o północy. Gott ist ein wunderbarer Gott. Bóg jest wspaniałym Bogiem. Er stellt die Menschen nicht vor ohne Empfindungen. On nie przedstawia ludzi jako tych, którzy nie mają uczuć, ani prawa do uczuć. Paulus und Silas haben Wunden gehabt, Schmerzen gehabt. Paweł i Silas najpierw odczuwali rany, cierpienia, jakie im zadano. Sie haben nicht sofort gelobt. Oni nie od razu na ich usta przyszła pieśń chwały. Aber um Mitternacht. Ale w środku, w samym środku nocy. Die Klagelieder beginnen auch nicht mit erheben unseren Gott. Także i te treny jeremiaszowe wcale się nie zaczynają pieśnią chwały dla Boga. Aber wollen wir das nicht mitnehmen? Nie chcemy tego wziąć do naszych serc głęboko. Und jetzt noch ein wichtiger Hinweis. Jeszcze jedna ważna wskazówka. Was steht hier zuerst? Co najpierw tutaj się pojawia? Das Herz steht vor den Händen. Serce przed dłońmi. Przed rękami. Gott möchte Wahrheit im Innern. To znaczy, Bóg chce prawdy, która jest w sercu. Er möchte nicht, dass wir sagen, oh ja, ist alles gut. Und im Herzen. On nie chce tego, abyśmy grali teatr, żebyśmy mówili świetnie, bardzo dobrze, a w sercu jesteśmy zgnębieni. Dann lieber ruhig sein. Lepiej cicho siedzieć. Aber Herz und die Hände folgen dem Herz. Ale najpierw serce, a potem ręce, które się wznoszą w radości do Boga, które podążają za tym, co jest w sercu. Sonst ist es Heuchelei. W przeciwnym razie to jest po prostu obłuda. Aber wir wollen das mitnehmen.
Chcemy to wziąć ze sobą do serca. Vielleicht ist es eine Schwierigkeit auf dem Weg. Może jakaś trudność na drodze. Ein großer Berg. Wielka góra. Aber unser Gott im Himmel. Ale nasz Bóg w niebie. Ist voller Erbarmen. Jest pełnym miłosierdzia. Ist gut. Jest dobry. Ist treu. Jest wierny. Und ihm wollen wir weiter vertrauen. Jemu chcemy bardzo ufać dalej. Lesen wir zwei Verse als eine Überschrift über diesen Nachmittag. Dwa wiersze jako takie wiodące myśli czy tytuł na to dzisiejsze popołudnie przeczytamy. Psalm 73, Vers 25. Psalm 73, wiersz 25. Kogóż innego mam w niebie, jeśli na nie ciebie? I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania. Und einen zweiten Vers aus dem Hebräerbrief. A drugie miejsce z listu do Hebrajczyków. Kapitel 9. Rozdział 9. Vers 24. 24 wiersz. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękoma, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. Wir haben gesungen, dass wir den Herrn Jesus alle Zeit brauchen. Śpiewaliśmy o tym, że Pana Jezusa potrzebujemy w każdym czasie. Und heute ist Samstag, der letzte Tag dieser Woche. Dzisiaj jest sobota, ostatni dzień tego tygodnia. Wie viel Zeit haben wir diese Woche mit dem Herrn Jesus verbracht? Ile czasu spędziliśmy tego tygodnia z Panem, z Panem Jezusem? Man kann leicht ein Lied singen, ich brauche dich alle Zeit. Łatwo się śpiewa pieśń, potrzebuję Ciebie w każdym czasie. Aber der Jesus weiß, inwiefern das in dieser Woche Wahrheit gewesen ist. Ale Pan Jezus wie dobrze o tym, jak dalece to, co śpiewamy, było prawdą w tym minionym tygodniu. Und so ist es schön, dass wir zumindest am Ende der Woche noch einmal Zeit zusammen haben, um uns mit dem Herrn Jesus zu beschäftigen. I biorąc to pod uwagę, jest to mimo wszystko piękne, że na koniec tego tygodnia możemy mieć ten wspólny czas, aby spojrzeć na Pana Jezusa. Und ich möchte euch einladen, chciałbym was zaprosić do tego, zu einem Spaziergang in den Himmel. Na spacer po niebie. Wollt ihr mitkommen? Chcecie pójść ze mną? Tak. Aber wir schlagen nicht das Neue Testament dazu auf, ale nie otworzymy Nowego Testamentu dziś do tego, sondern das Alte. Lecz Stare. Und ich habe auf dem Herzen, euch die vier Gegenstände im Zelt der Zusammenkunft vorzustellen. Mam na sercu, aby wam przedstawić cztery przedmioty, które znajdowały się w namiocie spotkania. Was steht im Zelt der Zusammenkunft? Co stoi w namiocie spotkania? Wisst ihr das? Czy wiecie o tym? Ihr lieben Kinder? No, kochane dzieci. Vier Sachen, das habe ich schon verraten. Ja, już właściwie zdradziłem. Cztery rzeczy. Zuerst wollen wir uns mit der Bundeslade beschäftigen. Po pierwsze, chcemy się zająć skrzynią przymierza. Dann mit dem Tisch. Następnie stołem. Oder mit dem Schaubrottisch, kann man auch sagen. Albo można powiedzieć też tak, jak to jest u nas, stołem na chleby pokładne. Dann mit dem Leuchter. Następnie świecznikiem. Und mit dem Räucheraltar. I jeszcze ołtarzem kadzidlanym. Es ist natürlich eine große Frage, wenn ich sage, wir wollen uns mit dem Himmel, mit dem Herrn Jesus beschäftigen. Oczywiście, że jest to wielkim dla nas pytaniem, jak mówimy,
Chcemy się zajmować niebem, chcemy się zajmować Panem Jezusem. Warum schlagen wir das Alte Testament auf? Dlaczego otwieramy do tego Stary Testament? Es ist doch nur ein Schatten. Przecież to tylko cień. Der Jesus ist nicht in das Zelt der Zusammenkunft gegangen, sagt der Hebräerbrief. Bo przecież ten list do Hebrajczyków nam nawet mówi, że Pan Jezus nie wszedł do namiotu zgromadzenia tego, czy spotkania. Sondern in den Himmel selbst. Lecz do samego nieba. Ich möchte das an einem einfachen Beispiel klar machen, was wir heute tun. Ale chciałbym to zobrazować na prostym przykładzie to, co dzisiaj będziemy robić. Ich kenne mich in Polen nicht so gut aus, aber ihr habt auch Berge, oder? Nie jestem znawcą Polski, ale macie góry w Polsce, czy nie tak? Gdzieś tam na pogranicy polsko-czeskim. Also wir gehen heute auf den höchsten Berg in Polen. A więc udajmy się tak jakby na najwyższą górę w Polsce. Und wenn wir auf der Spitze angekommen sind, i gdy wydrapiemy się na sam czubek, schauen wir auf das Panorama. Przyglądamy się temu widokowi stamtąd, tej panoramie. Und was machen wir auf einmal? Co naraz robimy? Wir nehmen Google Maps wahrscheinlich heute. Früher eine Karte. Wcześniej byśmy wzięli mapę do ręki, dzisiaj posługujemy się Google Maps. Und schauen, das ist der Berg, der heißt so und so. Das ist der Berg, der heißt so und so, ist so hoch und so weiter. Wtedy patrzymy sobie z tej perspektywy i mówimy, aha, a tam jest góra, która się nazywa tak, a tak. A tam jest góra, która się a tak nazywa. Wir vergleichen die Karte mit der Wirklichkeit. Krótko mówiąc, porównujemy mapę z rzeczywistością. Und jetzt vergleichen wir das Zelt der Zusammenkunft oder die Geräte im Zelt der Zusammenkunft mit der Wirklichkeit. I teraz właśnie chcemy to zrobić. Chcemy porównać te przedmioty w tym namiocie zgromadzenia, namiocie spotkania z rzeczywistością. Wir haben die Wirklichkeit, wir haben den Herrn Jesus. Mamy rzeczywistość, mamy Pana Jezusa. Aber wir haben ihn noch nie gesehen. Ale nigdy go jeszcze nie widzieliśmy. Aber wir haben eine Karte. Ale mamy mapę. Und diese Karte wollen wir aufschlagen. I tą mapę chcemy teraz otworzyć i popatrzeć. Wir lesen aus 2. Mose 25. W 2. Mojżeszowej 25 najpierw przeczytamy. Vers 8 bis Vers 30. Od wiersza 8 do 30. I wystawię mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich. Dokładnie według wzoru przybytku i wzoru wszystkich jego sprzętów, które ci pokażę. Tak wykonacie. Zrobią też skrzynię z drzewa akacjowego 2,5 łokcia długą, 1,5 łokcia szeroką i 1,5 łokcia wysoką. Pokryjesz ją szczerym złotem. Pokryjesz ją od wewnątrz i z zewnątrz. Zrobisz na niej dookoła złoty wieniec. Oblejesz także dla niej 4 złote pierścienie i przytwierdzisz się do 4 jej krawędzi. 2 pierścienie po jednej stronie i 2 pierścienie po drugiej stronie. I zrobisz krążki z drzewa akacjowego i pokryjesz je złotem. Krążki te włożysz do pierścieni po bokach skrzyni, aby na nich nosić skrzynię. W pierścieniach skrzyni pozostaną te krążki. Nie będą z nich wyjmowane. Do tej skrzyni włożysz świadectwo, które ci dam. I zrobisz wieko ze szczerego złota, 2,5 łokcia długie, a 1,5 łokcia szerokie. Zrobisz też 2 cheruby z litego złota. Zrobisz je na obu krawędziach wieka. Jednego cheruba zrobisz na krawędzi z jednej strony, a drugiego cheruba na krawędzi z drugiej strony. Razem z wiekiem połączone zrobicie cheruby na obu jego krawędziach. Cheruby będą miały skrzydła rozpostarte do góry. Będą one okrywać swoimi skrzydłami wieko,
A twarze ich zwrócone będą ku sobie. Twarze cherubów zwrócone będą ku wieku. Na wierzchu skrzyni położysz wieko, w skrzyni zaś złożysz świadectwo, które ci dam. Tam będę się spotykał z tobą i z ponad wieka będę z tobą rozmawiał spośród dwóch cherubów, które są na skrzyni świadectwa, o wszystkim, co jako nakaz przekażę ci dla synów izraelskich. Zrobisz także stół z drzewa akacjowego, dwa łokcie długi, łokieć szeroki i półtora łokcia wysoki. I pokryjesz go szczerym złotem i zrobisz na nim dookoła złoty wieniec. Zrobisz też wokoło niego listwę na pięć szeroką i wzdłuż tej jego listwy zrobisz złoty wieniec. Zrobisz także do niego cztery złote pierścienie i przymocujesz te pierścienie na czterech bokach przy jego czterech nogach. Tuż przy listwie będą te pierścienie jako uchwyty dla drążków do noszenia stołu. Zrobisz zaś te drążki z drzewa akacjowego i pokryjesz je złotem. Na nich będzie się nosiło stół. Zrobisz też jego misy i czasze, jego dzbany i kielichy, którymi składa się ofiary z płynów, zrobisz je ze szczerego złota. Na tym stole będziesz kładł zawsze przede mną chleby pokładne. Es ist natürlich unmöglich, an einem Nachmittag ausreichend über diese Gegenstände zu sprechen. Jest oczywiście rzeczą niemożliwą, żeby wyczerpująco mówić jednego popołudnia na te omówić jednego popołudnia wszystkie te rzeczy, które się tam znajdowały. Aber es ist sehr, sehr wichtig, die Bildersprache des Alten Testamentes gut zu verstehen. Ale jest to bardzo, bardzo ważne, aby tą obrazową mowę Starego Testamentu dobrze rozumieć dzisiaj. Und das Zelt der Zusammenkunft in der Wüste ist ein Bild vom Himmel. I musimy to wiedzieć najpierw, że to ten namiot spotkania, który był w pustyni, jest obrazem nieba. Der Vorhof ist ein Bild von dieser Erde. Przedsionek, to czy nie przedsionek, przepraszam, ten podwórzec przed... Dziedziniec, tak. On jest obrazem tej ziemi. Da stand der Brandopferaltar. Tu, na tym miejscu, znajdował się ołtarz całopaleń. Der Brandopferaltar wurde erhöht gebaut. I ten ołtarz, on był zbudowany na podwyższeniu. Der Jesus ist zwischen Himmel und Erde gekreuzigt worden. Bo tak też było, że Pan Jezus był na tym podwyższeniu pomiędzy niebem a ziemią ukrzyżowany. Das Heiligtum und das Allerheiligste sind ein Bild vom Himmel. Świątynia i to miejsce najświętsze to był obraz nieba. Aber für uns gibt es keinen Vorhang mehr zwischen Heiligtum und Allerheiligsten. Der ist zerrissen. Dla nas, wierzących, nie ma już zasłony, która dzieliła te dwa pomieszczenia. To miejsce święte i miejsce najświętsze. Ta zasłona, ona została rozdarta. Und wir wollen uns jetzt drei Grundsätze des Hauses Gottes anschauen. I chcielibyśmy się najpierw przyjrzeć trzem zasadom, które cechowały ten Dom Boży. In Vers 8 haben wir den ersten Grundsatz gelesen. W ósmym wierszu czytaliśmy pierwszą zasadę dotyczącą tego domu. Gott wollte bei seinem Volk wohnen. Mianowicie Bóg chciał mieszkać wśród swego ludu. Das ist ein unfassbarer Gedanke. To już samo w sobie jest niepojętą myślą. Das zweite ist, Gott wollte nicht nur wohnen. Druga zasada, Bóg nie tylko, że chciał mieszkać, sondern in Vers 22 haben wir gelesen, ale w 22 wierszu czytaliśmy, dass Gott mit Mose reden wollte. Że Bóg chciał z tego miejsca rozmawiać z Mojżeszem. Vielleicht wohnt in eurer Nähe ein sehr bekannter Mann aus Polen oder eine Frau. Być może jest tak, że w waszym pobliżu gdzieś mieszka jakaś bardzo ważna osoba z Polski. Albo jakiś mężczyzna, czy kobieta, nieważne. Aber immer alle Jalousien runter. Ale jak patrzycie na ten dom, zawsze żaluzje są spuszczone.
Das Tor ist abgeschlossen. Brama jest zamknięta. Und Wachleute passen auf. I jeszcze ochroniarze są zatrudnieni, żeby tam pilnowali tego wieczu. Bei Gott nicht. U Boga nie. Wir haben Zugang. My do niego mamy dostęp. Und Gott will mit uns reden. I co więcej, Bóg chce z nami rozmawiać. Er hat ein Interesse an uns. On interesuje się nami. Das könnte man sagen, die Bewegung von oben nach unten. Gott kommt zu uns, möchte bei uns wohnen und mit uns reden. Możemy to zobrazować na podstawie takiego ruchu z góry do dołu. Bóg chce być z nami i chce z nami rozmawiać. Ten z góry. Aber dann gibt es noch einen dritten wichtigen Grundsatz. Ale jest jeszcze trzecia bardzo ważna zasada. Kapitel 28, Vers 1. 28, rozdział, wiersz pierwszy. Gott möchte auch, dass wir Bewegung von unten nach oben im Priesterdienst bringen. Ale Bóg chce również widzieć ruch z dołu do góry, abyśmy wykonywali wobec Niego służbę kapłańską. Das ist sozusagen die Antwort auf Gottes Reden. To jest tak jakby, to kapłaństwo to jest tak jakby odpowiedź na to, że Bóg mówi do nas. In Vers 9 haben wir dann einen sehr wichtigen Punkt. W wierszu 9 mieliśmy następnie bardzo ważny punkt. 25 rozdział. Denn in Vers 2 haben wir gelesen, dass sie etwas bringen sollen, wer willigen Herzens ist. Dlatego, że w 2 wierszu wcześniej jest napisane, że oni mieli przynieść coś, ci wszyscy, którzy byli ochotnego serca. Das ist freiwillig. To jest dobrowolność. Aber dann steht in Vers 9, sie sollen es so machen, wie Mose es gesehen hat. Das ist gehorsam. Ale w 9 wierszu wprawdzie dobrowolnie, ale tak, jak Mojżesz to widział. I to już jest posłuszeństwo wobec Boga. Das ist kein Widerspruch. Nie ma tu żadnej sprzeczności. Der Jesus hat auch gesagt, ich komme. Pan Jezus z jednej strony również powiedział, przychodzę. Freiwillig. A więc dobrowolnie. Um deinen Willen zu tun. Gehorsam. Ale aby wypełnić wolę Twoją, o Boże. To znaczy, był posłuszny. Das sollte schon, ich sag mal, genug sein, damit wir noch genug Zeit haben für die zwei Gegenstände. Tyle na razie, nie więcej, abyśmy mieli wystarczająco dużo czasu, żeby rozważyć istotę tych dwóch rzeczy, które chcemy omówić dokładniej. Jetzt ist doch klar, dass Gott mit dem Brandopferaltar anfängt, oder? Jasną rzeczą jest, że Bóg rozpoczyna wszystko od tego ołtarza całopaleń. Wenn du deine Wohnung zeigst, womit fängst du an? Gdy ty chcesz pokazać swoje mieszkanie, od czego zaczniesz? Vom Eingang immer weiter, oder? Od strony wejścia coraz głębiej do wewnątrz. Czy nie tak? Hier nicht. Tutaj nie. Gott fängt im Wohnzimmer an. Bóg właściwie zaczyna pokazywanie od pokoju gościnnego. Das Wichtigste kommt zuerst. To, co najważniejsze w jego oczach, to się pojawia najpierw. Und mit der Lade, mit der Bundeslade haben wir das vollkommenste typologische Bild von Herrn Jesus. A jeżeli chodzi o tą skrzynię przymierza pańskiego, to jest to najdoskonalszy typologiczny obraz, wizerunek Pana Jezusa, jakim się da go opisać w symbolu. Wollt ihr eine Hausaufgabe mitnehmen? Czy chcielibyście wziąć ze sobą zadanie domowe? Die Bundeslade hat in der Bibel, wenn ich es richtig weiß, 21 Namen. Ta skrzynia przymierza pańskiego ma w Biblii, jeśli dobrze to wiem, 21 różnych nazw, określeń. Bis morgen die Hausaufgabe, ok? Do jutra rana. To zadanie domowe, dobra? Nein. Es ist freiwillig. Nie, ono to jest dobrowolne. Aber ich hoffe, dass wir, wenn wir uns mit dem Wort Gottes heute Nachmittag beschäftigen, angespornt werden, es fortzusetzen alleine.
Ale mam nadzieję, że gdy dzisiaj zaczniemy zajmować się tym pięknym tematem, to będzie to dla nas naprawdę wystarczającym bodźcem, aby go zgłębić bardziej i odpowiedzieć sobie na to pytanie tych. Ihr werdet merken, es ist eine große Beute. Zauważycie przy tym, to jest naprawdę wielki łup. Es betrifft nicht nur die Person des Herrn Jesus, sondern dieses Bild zeigt auch das Werk des Herrn Jesus. To nie tylko, że dotyczy ta, to wszystko osoby Pana Jezusa, ale również dotyczy dzieła Pana Jezusa. Als erstes wollen wir uns die beiden Materialien anschauen. Jako pierwsze przyjrzyjmy się obu materiałom, z którego się składała. Gold und Holz. Złoto i drewno. Schon da wird sehr deutlich, dass Gott einfach zu uns spricht. Już na tym samym poznajemy, że Bóg mówi do nas w sposób prosty. Niemand kann den Herrn Jesus begreifen. Nie ma takiego kogoś, kto by był w stanie pojąć do końca Pana Jezusa. Aber das Bild ist so einfach. A jednak ten obraz jest taki prosty. Gold spricht von der göttlichen Herrlichkeit der Person des Herrn Jesus. Złoto mówi o boskiej chwale Pana Jezusa. Gold ist bis heute ein sehr wertbeständiges, wertvolles Material in dieser Welt. Do dzisiaj złoto jest drogocennym i nietracącym na wartości materiałem w tym świecie. Gott hat Gold geschaffen. Bóg sam stworzył złoto. Warum? Dlaczego? Damit wir ihn besser verstehen. Po to, abyśmy mogli go lepiej rozumieć. Gott hat auch die Ehe geschaffen. Bóg również stworzył coś takiego jak małżeństwo. Nachdem er den Ratschluss hatte, Christus und die Versammlung. Po tym to stworzył, gdy miał ten koncept Chrystusa i zgromadzenia. Und damit wir es besser verstehen, hat er auch Mann und Frau geschaffen. I abyśmy lepiej mogli to pojąć, stworzył małżeństwo, w nim mężczyznę, kobietę. So groß ist Gott. Takim wielkim jest Bóg. Holz kommt von dieser Erde. Drewno pochodzi z tej ziemi. Ein Holz wächst aus dem Boden. Bo przecież każdy wie, drewno wyrasta z gleby. Der Jesus, ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Pan Jezus, korzeń z suchej ziemi, jak mówi. Aber man sieht nur Gold bei dem Herrn Jesus. Ale jak się patrzyło z kolei, widziało się tylko złoto. Denn wir haben gelesen, das Holz war innen und außen überzogen mit Gold. Bo widzieliśmy w tej skrzyni, że ona, to drewno, z której była zrobiona, ono było pokryte i z zewnątrz, i z wewnątrz złotem. Was war denn in der Lade? Co takiego znajdowało się w tej skrzyni? Wenn man es nicht weiß, muss man möglichst nach unten gucken, ne? Jeżeli się tego nie wie, to trzeba w dół popatrzeć. Sonst wird man in der Schule plötzlich drangenommen, ja? Verstehst du? Nee. In der Schule muss man nach unten schauen, damit man nicht vom Lehrer drangenommen wird. Ach so. A więc jak się nie wie, to trzeba spuścić głowę i udawać, że mnie nie ma. Bo inaczej to się zostanie wywołanym do odpowiedzi. Tak to jak w szkole się dzieje. Jak chce nauczyciel kogoś wyciągnąć do odpowiedzi, to wtedy wszyscy patrzą cichutko w dół, żeby nie być wywołanym do odpowiedzi, bo się nie wie. Die Tafeln des Gesetzes. A więc najpierw tablice prawa, świadectwa. Aber nicht die ersten Tafeln. Ale nie te pierwsze. Warum? Dlaczego? Die ersten Tafeln wurden zerbrochen. Pierwsze tablice zostały połamane. Der erste Adam ist in Sünde gefallen. Pierwszy Adam upadł w grzech. Und der zweite Adam vom Himmel ist die Erfüllung des Gesetzes. A drugi Adam, ten, który trwa z nieba, on jest wypełnieniem tego prawa Bożego. So genau ist das Wort Gottes. Tak dokładnym jest Słowo Boże. Es war der Krug mit Manna darin. Był poza tym dzban z manną wewnątrz. Und der Mandelstab, der gesprost hatte von Aaron.
Oraz ta laska z drzewa migdałowego, która zakwitła, ta aaronowa. Ich meine, ihr müsst es lesen in Hebräer 8. Myślę, że to możecie o tym czytać w 8 rozdziale listu do Hebrajczyków. Diese Bundeslade hatte jetzt auch einen Deckel. I teraz ta skrzynia przymierza pańskiego, ona miała wieko. Dieser Deckel war aus reinem Gold, kein Holz. To wieko już nie było z dwojakich materiałów. To był czysty kawał złota. Bez drewna. Das heißt, das Gesetz sah Gott nicht mehr. To znaczy, nie widział Bóg więcej już prawa. Sondern durch das göttliche Werk des Herrn Jesus, der Deckel spricht von dem Werk des Herrn Jesus. Lecz przez dzieło, boskie dzieło Pana Jezusa, tego symbolem jest właśnie to wieko. Und auf dem Deckel Blut vom Brandopferaltar, von dem Opfer des Brandopferaltars. I na tym wieku lądowała krew tej ofiary z ołtarza całopaleń. Und im Himmel haben wir jetzt den Herrn Jesus. W niebie mamy teraz Pana Jezusa. Als den zurückgekehrten Menschen, jako tego, który jako człowiek tam wrócił, der durch das Kreuz alles gut gemacht hat, który przez krzyż wszystko uczynił doskonałe. Wo ist der Jesus hingegangen? Gdzie Pan Jezus tam wszedł? Hebräer 7 sagt, höher als die Himmel. Siódmy rozdział Hebrajczyków mówi wyżej niż niebiosa. Ponad niebiosa. Da sieht man, dass der Hebräerbrief auch das Haus des Vaters kennt. Po tym widać, choćby po tym, że list do Hebrajczyków już zna to miejsce, w którym jest dom Ojca. Der Hebräerbrief geht nur bis zu den sichtbaren Himmel, zweiter und dritter Himmel. W rzeczy samej list do Hebrajczyków idzie tylko do tych rzeczy, które są widzialne, do drugiego i trzeciego nieba. Der Thron Gottes ist deswegen für uns ein Thron der Gnade geworden. Z tego powodu tron Boga stał się dla nas tronem łaski. Aber der Hebräerbrief sagt eben auch, es gibt noch etwas dahinten, noch mehr. Ale wskazuje na to list do Hebrajczyków, że jest jeszcze coś wyżej, ponad tym. Aber das ist nicht das Thema. Nie jest to naszym tematem dziś. Das Thema des Hebräerbriefes ist, dass wir Priester vor Gott sind. Tematem listu do Hebrajczyków jest, że jesteśmy kapłanami przed Bogiem. Die Familie Gottes ist mehr Thema bei Johannes. Co do rodziny Bożej, to jest to bardziej tematem, którym się zajmuje Jan. Also im Vorhof der Brandopferaltar ein Bild des Werkes des Herrn Jesus. A więc na dziedzińcu stał ten ołtarz całopaleń, obraz dzieła Pana Jezusa. Die Lade des Bundes im Allerheiligsten, ein Bild des zurückgekehrten Herrn Jesus in den Himmel. I ta skrzynia przymierza w miejscu najświętszym jako obraz Pana Jezusa, który powrócił po wykonaniu tego dzieła do nieba. Und jetzt schauen wir noch mal in die Bibel. Teraz spójrzmy jeszcze raz w niebo. Przepraszam, do Biblii. Und schauen uns einmal die Höhe der Bundeslade an. I przyjrzyjmy się w wysokości tej skrzyni przymierza. Und ich möchte damit erreichen, co ja chciałbym tym osiągnąć? Dass wir die Bibel von verschiedenen Seiten betrachten, lesen. Chciałbym, abyśmy zobaczyli, jak to jest czytać Biblię z różnych stron, z różnych punktów widzenia. Es gibt drei Maßangaben, są trzy dane dotyczące miar von anderthalb Ellen. I każda z nich mówi o jednym i pół łokciu, o półtora łokcia. Die Bundeslade war eineinhalb Ellen hoch. A więc ta skrzynia przymierza pańskiego była półtora łokcia wysoka. Vers 10 am Ende. Na koniec 10 wiersza to mamy. Der Tisch, Vers 23. Stół, o którym czytaliśmy w 23 wierszu. Eineinhalb Ellen ihre Höhe, seine Höhe. Również półtora łokcia wysoki.
Jetzt etwas schwieriger, Kapitel 27. Teraz trochę się to komplikuje, w 27 rozdziale. Vers 1, der Brandopferaltar. Gdy mamy ten ołtarz całopaleń. Drei Ellen seine Höhe. On był trzy łokcie wysoki. Aber dann lesen wir in Vers 4 und 5. Ale następnie czytamy w czwartym i w piątym wierszu, dass in der Mitte ein Netz gemacht werden sollte, że w środku, na środkowej wysokości, była zrobiona krata jako ruszt. Und jetzt müssen wir Mathematik-Taschenrechner rausholen. 3 durch 2. I teraz musimy wyciągnąć kalkulatory i podzielić 3 na 2. 1,5, 1,5 Ellen. Ile wychodzi? Wychodzi 1,5 łokcia. Und jetzt schauen wir in einem Querschnitt durch das Zelt der Zusammenkunft. I teraz patrzymy w przekroju na tej wysokości w namiot spotkania. Wir sehen im Vorhof, widzimy w takim razie najpierw na tym dziedzińcu, für unser Sicht, für das echte Sehen verborgen, für das geistliche Auge sichtbar. Dla naszego prawdziwego wzroku fizycznego jest to oczywiście zakryte, ale duchowo jesteśmy w stanie to widzieć. Denn es war ja verdeckt durch das Kupfer. Dlatego, że po prostu ta krata sama, ona była okryta, opłaszczowana tą miedzią dookoła. Nie moglibyśmy tego tak przejrzyście widzieć, ale wiemy, że to tak jest. Aber dort brannte, ale na tej wysokości paliła się das Opfer für mich, ofiara dla mnie. Auf Golgatha. Na Golgacie. Jetzt öffnet sich der Himmel. Teraz otwiera się niebo. Und der Tisch. Ist du auf der gleichen Höhe. Na tej samej wysokości jest. Da kommen wir gleich hin. Zaraz do tego dojdziemy. Führt mich in die Gemeinschaft mit göttlichen Personen. On, ten stół, wprowadza mnie w społeczność z Bożą osobą. Z Bogiem. Und führt mich weiter in das Allerheiligste. I prowadzi mnie jeszcze dalej w miejsce najświętsze. Wo ich vor Gott trete mit Freimütigkeit. Gdzie mogę. Gdzie wstępuje ze śmiałością przed oblicze Boga. Weil das Blut des Lammes mich gereinigt hat. Ponieważ krew baranka mnie oczyściła na tej wysokości. Lesen wir so die Bibel? Czy tak czytamy Biblię? Nicht immer findet man alles in den Betrachtungen, aber ich kann euch nur empfehlen, auch sie dazuzunehmen. Nie zawsze czyta się rozważania, ale mogę wam naprawdę polecić, aby je brać do ręki, czytając Słowo Boże. Warum sollen wir uns eigene, vielleicht sogar falsche Gedanken machen? Dlaczego mielibyśmy budować sobie własne wyobrażenia, często po prostu fałszywe niestety? Wenn wir nicht schon Hinweise finden in dem, was Brüder geschrieben haben. Jeżeli mamy dobre wskazówki ze strony braci, którzy przed nami to rozpoznali i opisali. Ihr merkt, wir können nicht auf alle Details eingehen. Dostrzegacie, że nie możemy wszystkich detali tutaj omówić. Innen mit Gold. Wewnątrz złote. Sünde ist nicht in ihm. Co to znaczy? Znaczy, grzechu w nim nie było. 1. Johannes 3, Vers 5. 1. Jana 3, 5 wiersz. Außen mit Gold. Na zewnątrz również tylko złoto. Unantastbar für die Sünde. To znaczyło, absolutnie był niedosięgalny przez grzech. Deswegen konnte er einen Aussätzigen heilen. To dlatego on mógł dotknąć się trędowatego i go uzdrowić. Das Licht der Sonne strahlt auch auf Schmutziges, aber das Licht bleibt dadurch sauber. To znaczy, światło słoneczne dosięga również brudnych rzeczy, ale się nie brudzi nimi. Świeci na nie tylko. Über der Bundeslade auf dem Deckel war auch noch Cherubin. U góry tej skrzyni przymierza nad deklem było dwóch cherubów. Und sie sprechen besonders von Herrlichkeit und Macht Gottes auch in Verbindung mit Gericht. I oni mówią i swoją obecnością o chwale i mocy Bożej w szczególności w odniesieniu do sądu. Und wenn wir gesagt haben, dass die Bundeslade
der Deckel nur aus reinem Gold war, a gdy mówiliśmy o tym, że ten dekiel, na który spoglądali, był tylko i wyłącznie z czystego, szczerego złota, dann sehen wir, das Werk des Herrn Jesus war kein menschliches Werk. To widzimy po tym, dzieło Pana Jezusa, o którym mówi ten Tobieko, nie było nigdy żadnym ludzkim dziełem. Aber ein göttliches Werk ausgeführt durch einen Menschen. Było to dziełem Bożym, ale wykonanym przez człowieka. Aber Vorsicht, wir können es nicht verstehen. Ale uwaga, nie wchodźmy w to za głęboko, nie możemy tego zrozumieć. War Gott am Kreuz? Bóg był na krzyżu? War ein Mensch am Kreuz? Czy człowiek był na krzyżu? Vorsicht. Ostrożnie. Schuhe ausziehen, es ist heiliger Boden. Zdejmijmy buty, bo to jest święte, święte podłoże. Aber wir sehen, der Körper, Korpus, der Bundlade war aus Gold und Holz, aber der Deckel aus reinem Gold. Widzimy, wprawdzie ta główna część skrzyni była ze złota i z drewna, ale wieko tej skrzyni, mówiąc o dziele, to było szczere złoto. Noch einen letzten Gedanken zu dem Deckel. Jeszcze ostatnia myśl do tego wieka. Das hebräische Wort spricht wie bei der Arche von verpichen, sühnen, bedecken. Man kann also auch übersetzen Sühndeckel. Tak jak w przypadku Arki, hebrajskie słowo tutaj mówi o przebłaganiu. Wieko przebłagania. Wir finden diesen Gedanken in Römer 3, Vers 25. Ich kann es jetzt nicht aufschlagen. W trzecim rozdziale listu do Rzymian, Vers 3. Römer 3, Vers 25. Brat sądzi, że to jest 25. wiersz trzeciego rozdziału listu do Rzymian. Wir wollen uns jetzt noch ein wenig versuchen, mit dem Tisch zu beschäftigen. Tam zajmujemy tą myśl. A teraz chcemy się jeszcze bliżej zająć stołem. Es ist der erste Tisch in der Bibel. To jest w ogóle pierwszy stół, jaki jest opisany w Biblii. Das ist nicht unwichtig, wenn etwas das erste Mal vorkommt, dann ist es meistens mit besonderen Erklärungen verbunden. Nie jest jakaś błaha uwaga, bo przeważnie jest tak w Słowie Bożym, że jak coś po raz pierwszy się pojawia, to jest to z dodatkowymi objaśnieniami przedstawione nam, abyśmy właściwie to pojęcie rozumieli. Wovon spricht ein Tisch? Co oznacza stół? Ich würde sagen mindestens zwei wichtige Punkte. Ja bym tu podkreślił co najmniej dwa ważne punkty. Am Tisch haben wir Gemeinschaft miteinander. Przy stole mamy wspólnie społeczność. Und am Tisch essen wir. I przy stole jadamy. Heute haben wir keinen Tisch beim Essen gehabt. Dzisiaj nie mieliśmy wprawdzie stołu, jak razem jedliśmy. Und das ist manchmal kompliziert, nicht zu kleckern. Was? Dass man aus Versehen etwas runterschmeißt oder auf die Hose oder. Ach so. I to czasami jest z pewną trudnością, jak się nie ma stołu, to łatwo jest coś opuścić na siebie, coś się poplamić, pochlapać, pociapać. Und jetzt schauen wir uns den Tisch an. Ale przyjrzyjmy się temu stołowi. Der Tisch hatte nämlich auch eine Leiste. Ten stół miał również pewną listwę taką. Damit nichts runterfällt. Aby nic z niego nie spadło. Nic. Aber zuerst wollen wir uns jetzt die Maße anschauen. Ale najpierw znowu zajmijmy się jego wymiarami. Gold und Holz haben wir ja schon wie bei der Lade, ist das gleiche. Złoto i drewno, podobnie jak skrzynia przymierza, te same rzeczy były tu użyte jako materiały. Der Tisch ist kleiner als die Lade. Ten stół jest mniejszy niż sama skrzynia przymierza. Kann das eine Bedeutung haben? Czy to może mieć jakieś znaczenie? Ich möchte dazu sagen, wenn wir eine Bedeutung nicht verstehen, ja chciałbym powiedzieć tak, jeśli nie rozumiemy dokładnie znaczenia, dann bedeutet es nicht, dass es bedeutungslos ist. To nie znaczy jeszcze wcale, że to nie ma znaczenia. Dann müssen wir auf den Himmel vielleicht warten, bis wir es verstehen.
W najgorszym razie musimy poczekać, aż będziemy w niebie. Wtedy będziemy rozumieć, ale to ma znaczenie. Aber ich möchte versuchen, zwei Gedanken dazu zu äußern. Ale chciałbym spróbować mimo wszystko dwie myśli z tym powiązać. Die Bundeslade, der Deckel war größer als der Tisch. Ten, to wieko skrzyni przymierza było większe niż wieko, przepraszam, niż sam stół. Das Werk des Herrn Jesus ist größer als die tatsächlich Erlösten, die zum Glauben kommen. A więc dzieło Pana Jezusa jest większe, obszerniejsze niż liczba tych, którzy zostaną przez niego zbawieni. Die Sühnung durch den Deckel ist größer als das tatsächliche Ergebnis der Gläubigen. Przebłaganie, jakie zostało przez to wieko uczynione, ono jest większe niż udział w nim ze strony wierzących. Der zweite Gedanke, wir haben Gemeinschaft am Tisch. Druga myśl, mamy społeczność przy stole. Mit Gott und dem Herrn Jesus. Z Bogiem i z Panem Jezusem. Aber unsere Erkenntnis des Herrn Jesus ist immer kleiner als Gottes Erkenntnis in der Lade. Mianowicie nasze poznanie Pana Jezusa przez ten stół, mamy społeczność z Bogiem i poznajemy Pana, jest zawsze mniejsze niż Boże poznanie swego Syna i tego dzieła. Vielleicht zwei Hinweise, wie gesagt. Może dwie wskazówki, tak jak powiedziałem. Ich habe einen Bruder gekannt, den ich sehr geschätzt habe. Znałem brata, którego bardzo szanowałem. Er hat immer gesagt, ich sage es so lange, bis jemand mir etwas Besseres sagt. Ja mówię coś takiego tak długo, aż się znajdzie ktoś, kto powie coś lepszego. Das bedeutet nicht, dass wir dauernd etwas anderes sagen. To wcale nie znaczy, że my ciągle musimy mówić coś innego. Aber unsere Erkenntnis ist klein, ist stückweise. Ale musimy pamiętać, nasze poznanie, ono jest cząstkowe. Ono jest małe. Ono jest po prostu takie, że może się zdarzyć więcej światła. Dann lesen wir in Vers 24, dass ein Kranz an dem Tisch war. W 24 wierszu tego rozdziału, który czytaliśmy, czytamy, że tam był taki wieniec dookoła. Das hebräische Wort Kranz. To słowo hebrajskie, które oznacza ten wieniec, kommt im Alten Testament nur hier in Verbindung mit dem Zelt der Zusammenkunft vor. To słowo pojawia się w Starym Testamencie tylko i wyłącznie w powiązaniu z tymi przedmiotami tego namiotu spotkania. Hier am Tisch. Tu w przypadku tego stołu. Beim Räucheraltar. Jeszcze raz w przypadku ołtarza kadzidlanego. Und bei der Lade des Bundes haben wir eben überschlagen. I jeszcze to, co przeskoczyliśmy, to właśnie ten wieniec w przypadku skrzyni przymierza pańskiego. Vielleicht können wir das verbinden mit Hebräer 2, Vers 9. Być może moglibyśmy to powiązać z tym, co jest napisane w drugim rozdziale listu do Hebrajczyków, 9 wiersz. Wir sehen aber Jesus mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Tu jest napisane, widzimy Jezusa chwałą i czcią ukoronowanego. Wir Männer hätten keinen Kranz um einen Tisch gemacht. My jako mężczyźni nie robilibyśmy zapewne żadnego wieńca dookoła stołu, gdyby ktoś nam zlecił jego zrobienie. Aber Gott schon. Ale Bóg nie. Bóg wie, że potrzebny jest wieniec. Gott legt auch Wert auf Schönheit. Bóg również kładzie nacisk na piękno tego. Also, ich sage nichts über Deko. Wcale nie chciałbym powiedzieć nic o tym za wiele, co było dekoracją. Aber das ist schon wunderbar zu sehen, dass Gott auch auf die Schönheit Wert legt. Ale mimo to, jest to piękną rzeczą widzieć, że dla Boga jest to ważne, żeby to było też piękne. Jetzt lesen wir in Vers 25 von einer Leiste um den Tisch herum. W 25 wierszu czytaliśmy, że miała być listwa wokół tego stołu. Wir lesen eine Hand breit. Czytamy, że ona miała być na dłoń szeroka. Warum um den Tisch eine Leiste? Po co listwa wokół stołu? Auch hier möchte ich zwei Gedanken mit verbinden.
Również i z tym chciałbym powiązać dwie myśli. Ein Gedanke betrifft die Person des Herrn Jesus. Jedna myśl dotyczy osoby Pana Jezusa. Im zweiten Brief von Johannes, Vers 9, sagt Gott, jeder, der weiter geht als dies, was Gott geoffenbart hat. W drugim liście, mianowicie Jana, 9 wiersz, Jan mówi, każdy, kto się za daleko zapędza, a więc idzie dalej niż to, co Bóg objawił. Gemeinschaft mit Gott über den Herrn Jesus. A więc, co dotyczy społeczności z Bogiem w odniesieniu do Pana Jezusa. Ist immer begrenzt mit der Offenbarung des Herrn Jesus durch das Wort Gottes. Inaczej. Społeczność z Bogiem w odniesieniu do osoby Pana Jezusa, ona zawsze jest ograniczona tym, co Bóg na ten temat objawi. Nie dalej. Wir dürfen sozusagen nicht über den Tisch hinausgehen. Moglibyśmy powiedzieć dosłownie, nie powinniśmy wychodzić poza wymiary tego stołu. Tu dotąd lista. Eine Leiste. Das zweite ist, was war denn auf dem Tisch? Druga sprawa to było to, co znajdowało się na stole. Brote. Chleby. Manchmal sieht man ein Bild von dem Tisch. Czasami widuje się obraz tego stołu albo jakieś odzwierciedlenie. Ich weiß nicht, ob ihr es auch schon mal gesehen habt. Nie wiem, czy widzieliście coś takiego. Sechs Brote und oben noch Gefäße. Może widzieliśmy, że to tak. Sześć chlebów, a na tych chlebach jeszcze naczynia. Ich habe etwas Mühe damit, ob das richtig ist. Trochę mam wątpliwości, czy to jest poprawny obraz. Die fallen sofort runter. Zaraz by się poprzewracało wszystko. Sie musste nämlich, in 4. Buch Mose steht das, durch die Wüste getragen werden. Mit den Broten drauf. To musiało być tak, że zgodnie z tym, co mówi Słowo Boże, miał być niesiony ten stół przez pustynię i to razem z tymi chlebami, które na miejscu, na tym spoczywały. 4. Mose 7, glaube ich. 4. Mojżeszowa 7, jak sądzę. Ich habe für mich den Eindruck gewonnen. Dla siebie samego tak mam wrażenie, dass jeweils ein Brot, sechs eine Reihe und ein Brot, zweite Reihe, 12 Brote verteilt. Że te chleby wszystkie na jednakowej płaszczyźnie leżały, 6 chlebów w jednym rzędzie, 6 chlebów w drugim rzędzie, płasko rozłożone. Wir können das nachlesen in 3. Mose 24. Możemy o tym przeczytać w 3. Mojżeszowie 24. Es waren runde Kuchen. Że to były te chlebki. To były okrągłe kawałki wypieku. Und dann sagt die, bei uns in der deutschen Übersetzung die Anmerkung eine Reihe. I w naszej niemieckiej Biblii jest takiego rodzaju przypis do tego, przypisie, że to były rzędy. Und jetzt kommt die Leiste. I teraz co do listwy. Die 12 Brote sind besonders ein Bild des Volkes Gottes. 12 chlebów jest to szczególny symbol, obraz ludu Bożego. Und sie sind geschützt. I oni są chronieni. Dass sie nicht herunterfallen. Nie spadają, bo nie pospadają ze stołu. Niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Nikt nie wyrwie ich z ręki mojej. Eine Handbreit. Na rękę szeroka listwa. Die Hand Gottes wacht über uns und über die Person des Herrn Jesus. Dłoń Pana, ona chroni nas i chroni Pana Jezusa. Ihr seht, es sind nur ein paar Versuche. Widzicie, że to są tylko słabe próby wyjaśnienia tych pięknych pojęć. Vieles habe ich noch überhaupt nicht berührt. Wielu rzeczy nawet nie dotknąłem. Aber ich hoffe, es wird uns neu beleben. Ale mam nadzieję, że to na nowo nas ożywi do tego, sich mit dem Ganzen zu beschäftigen. Aby się tą całością tych pięknych rzeczy zajmować. Es gibt so viele Punkte jetzt noch, wo hat das gestanden und all jest jeszcze tak wiele pytań i punktów, które moglibyśmy rozważyć, gdzie to stało i jak było zorientowane, gdzie to, te wszystkie szczegóły. Zum Beispiel ein kurzer Gedanke noch zu den Stangen.
Na przykład krótka myśl jeszcze do tych drążków. Bei der Lade, bei dem Tisch und auch bei den anderen Gegenständen. Zarówno w przypadku skrzyni przymierza one miały być zastosowane, jak jeżeli chodzi o stół, jak i jeszcze jeżeli chodzi o inne te przedmioty. Es gab drei Familien, die von den Leviten für das Haus oder das Zelt zuständig waren. Były trzy rodziny lewickie, które miały za zadanie zajmować się tym namiotem spotkania szczególnie. Zwei Familien haben Wagen bekommen. Dwie rodziny otrzymały wóz. Obwohl ihre Sachen leicht waren. Chociaż ich rzeczy, które mieli nosić, były lekkie. Und eine Familie hat nur Stangen bekommen. A jedna rodzina dostała tylko drążki. Und mussten auf den Schultern tragen. I ciężkie przedmioty na tych drążkach mieli na swoich barkach nieść. Ich weiß nicht, wie schwer die Bundeslade war. Nie wiem, ile ważyła skrzynia przymierza pańskiego. Aber der Deckel durfte nicht abgehen. Ale w każdym razie dekla nie wolno było ściągać, żeby było lżej nieść. Es durfte wahrscheinlich kein Kratzer da dran kommen. Nie wolno było spowodować, żeby jakaś ryska na tym powstała. Es waren Tücher deswegen darum. Z tego powodu były chusty, które były przerzucone przez to. Durch die Wüste trugen sie. Nosili to przez pustynię. Wenn wir uns mit dem Herrn Jesus beschäftigen, gdy zajmujemy się osobą Pana Jezusa, dann gibt es keine technischen Hilfsmittel. To nie ma technicznych środków pomocy, żeby zrozumieć go. Sondern dann müssen wir das Gewicht der heiligen Person auf unseren Schultern spüren. Musimy innymi słowy poczuć ciężar świętości tej osoby na własnych barkach. Aber das geht nur, wenn uns die Person auch wichtig geworden ist. Ale to może się stać tylko wtedy, jeżeli ta osoba jest nam ważna, wtedy będziemy ją nieść. Und jetzt noch einen letzten Gedanken vor der Pause. Jeszcze ostatnia myśl, zanim pójdziemy na przerwę. Der Priester, kapłan, oder die Priester, albo kapłani, waren im Heiligtum. Oni byli wewnątrz świątyni. Was sehen Sie auf dem Tisch? Co oni widzieli na tym stole? 12 Brot. Widzieli 12 chlebów. Was sehen Sie draußen? A co widzą na zewnątrz? Levi kämpft gegen Asa. Widzą jak Levi oder Naftali gegen Asa. Widzą jak na przykład Naftali walczy z Aszerem. Efraim schimpft über Manasse. Widzą jak Efraim wyzywa Manassesa. Kurze Zeit später, krótko potem, 10 Stämme gehen weg. 10 idzie swoją drogą. 2 Stämme bleiben übrig. A dwa rody idą w inną stronę, zostają w tym miejscu. Zweite Hausaufgabe. Drugie zadanie domowe. Wie viele Steine wurden für den Altar genommen? In Nehemia? Ile? Oder Esra? Ile kamieni wzięto do budowy ołtarza w księdze Nehemiasza czy Ezrasza? Zwei. Dwa? Nein, zwölf. Nie. 12. Was sagt Paulus über das Volk Israel? Ich glaube Apostelgeschichte 26. Co mówi Paweł w Dziejach Apostolskich 26, jak sądzę, o ludzie izraelskim? Was schreibt Jakobus in seinem Brief? Co pisze Jakub w swoim liście? Immer 12. Es gibt noch viele, viele Stellen mehr. Zawsze mówi o całej liczbie, 12. Und das möchten wir jetzt auf unsere Herzen legen. Tę rzecz chcielibyśmy również i położyć na naszych sercach. Wir sind ein elender Überrest. My jesteśmy może marną resztką. Es ist traurig, was wir in der Realität sehen. Jest to naprawdę przytłaczające, co widzimy w rzeczywistości. Aber dieser Blick,
soll er nicht bleiben. Ale ten widok, jaki widzimy w realu, niech on nie pozostanie. Sondern gehen wir ins Heiligtum. Wejdźmy do świątyni. Und sehen, i zobaczmy, wie Gott das Volk sieht. Jak Bóg widzi ten lud. Und aus diesem Blick heraus, i z perspektywy tego Bożego spojrzenia na lud, bekommen wir auch Kraft. Otrzymamy również i moc do tego, im Volk Gottes zu dienen. Aby służyć w pośród ludu Bożego. Denn hier steht, sie, da waren auch die Schalen, die Spendschalen, das spricht von verschiedenen Diensten. Bo tam dalej jest napisane w powiązaniu z tym stołem, że były właśnie te misy i czasze i inne przybory, które mówią o służbie. Möchte der Jesus uns helfen, dass wir noch ein Gefäß zur Ehre sind. Oby Pan nam dopomógł, abyśmy osobiście byli naczyniem poświęconym dla Niego, ku Jego chwale. Soweit bis hierhin. Ja, tak, no to na tym na razie możemy zakończyć. Für den zweiten Teil lesen wir 2. Mose 25, Vers 31 bis 40. Na drugą część przeczytamy 2. Mojżeszową 25, od wiersza 31 do 40. Und 30, Vers 1 bis 10. Oraz 30 rozdziału od 1 do 10 wiersza. Zrobisz też świecznik ze szczerego złota. Jego podstawę i jego trzon wykujesz z jednej bryły. Jego kielichy, gałki i kwiaty będą z tej samej bryły. 6 ramion wychodzić będzie z jego boków. 3 ramiona świecznika z jednego, a 3 z drugiego boku. 3 kielichy w kształcie kwiatu migdałowego na jednym ramieniu z gałązką i kwiatem. I znowu 3 kielichy w kształcie kwiatu migdałowego na drugim ramieniu z gałką i kwiatem. Tak będzie na 6 ramionach wychodzących ze świecznika. Na samym świeczniku będą 4 kielichy w kształcie kwiatu migdałowego z gałkami i kwiatami. Pod każdymi dwoma ramionami wychodzącymi z niego będzie po jednej gałce, a tak będą gałki pod 6 ramionami wychodzącymi ze świecznika. I gałki i ich ramiona wychodzić będą z niego samego. Całość jego ma być wykuta z jednej bryły szczerego złota. Zrobisz też do niego 7 lamp. Lampy jego należy tak ustawić, aby oświecały przeciwległą stronę. Jego szczypce i popielniczki mają być ze szczerego złota. Świecznik i wszystkie te przybory należy wykonać z taletu szczerego złota. Bacz, abyś uczynił to wszystko według wzoru, który ci ukazano na górze. I rozdział 30 do wiersza 10. Zrobisz też ołtarz do spalania kadzidła, a zrobisz go z drzewa akacjowego. Będzie na łokieć długi i na łokieć szeroki, czworograniasty, a wysokości na 2 łokcie. Narożniki jego będą z nim stanowiły jedną całość. Pokryjesz go szczerym złotem, jego wierzch, jego ściany dookoła oraz jego narożniki. Zrobisz na nim wokoło złoty wieniec. Poniżej tego obramowania przymocujesz do niego 2 złote pierścienie z jednej i z drugiej strony na drążki, na których będzie się go nosić. Drążki te zrobisz z drzewa akacjowego i pokryjesz je złotem. Umieścisz go przed zasłoną, która jest przed skrzynią świadectwa, przed pokrywą, która jest nad świadectwem, gdzie będę z tobą się spotykał. Na nim będzie Aaron spalał wonne kadzidło. Każdego poranka, gdy będzie przygotowywał lampy, będzie je spalał. Także przed wieczorem, gdy Aaron będzie wstawiał lampy, będzie je spalał. Jest to stała ofiara kadzidlana przed Panem po wszystkie pokolenia wasze. Natomiast nie będziesz na nim składać innej ofiary kadzidlanej, ani całopalenia, ani ofiary z pokarmu,
ani ofiary z płynów nie będziecie na nim składać. Raz w roku Aaron oczyści jego rogi. Krwią z ofiary za grzech dopełni na nim oczyszczenia raz w roku po wszystkie pokolenia wasze. Będzie on świętością nad świętościami dla Pana. Wir haben also schon uns mit der Lade beschäftigt. Do tej pory zajmowaliśmy się skrzynią przymierza pańskiego. Sie stand im Allerheiligsten. Jej miejscem było miejsce najświętsze, tam ona stała. Dazwischen war ein Vorhang. Pomiędzy nią a resztą była zasłona. Und auf der einen Seite stand der Tisch. Po jednej stronie tego pomieszczenia przed był stół. Gegenüber stand der Leuchter. Naprzeciwko stołu był świecznik. Und direkt vor dem Vorhang zum Allerheiligsten stand der Räucheraltar. A bezpośrednio przed wejściem, przed do tego miejsca najświętszego, przed zasłoną, stał ołtarz kadzidlany. Und ich stelle euch schon mal die Frage. Teraz już chciałbym zadać wam pytanie. Wozu gehörte der Räucheraltar? Do której części należał ten ołtarz kadzidlany? Zum Heiligtum oder zum Allerheiligsten? Do miejsca świętego czy do miejsca najświętszego? Aber wir stellen die Frage zurück, wir kommen erst zum Leuchter. Ale najpierw zajmiemy się świecznikiem. Wrócimy do tego pytania. Vielleicht noch ein ganz kleiner Nachtrag. Ich habe gesagt, der Tisch spricht auch von Nahrung oder von also Gemeinschaft und Nahrung. Może jeszcze krótkie uzupełnienie. Wcześniej mówiłem, że stół mówi o społeczności, ale również i o pokarmie, o jedzeniu. Wir haben jetzt nicht die Zeit, in 3. Mose 24 uns mit den Schaubroten zu beschäftigen. Nie mamy teraz czasu, aby z 3. Mojżeszowej 24 bliżej zająć się chlebami pokładnymi. Auch später nicht mit dem Räucherwerk. Także i później niestety z samym kadzidłem, jego istotą. Beziehungsweise mit dem Öl für die Zubereitung des Leuchters. Albo na przykład z olejem, który był przygotowywany specjalnie do tego, by go spalano na tym świeczniku. Sondern der Schwerpunkt liegt auf den Geräten. Po prostu to, czym chcemy się szczególnie zająć, to te sprzęty, te przedmioty w tej świątyni. Aber die Schaubrote sind einmal durch die Zahl 12 ein Bild von dem zwölfstämmigen Volk. Ale mówiliśmy o tym już, że te chleby pokładne przez tą liczbę 12 są obrazowym przedstawieniem 12-rodowego ludu. Aber sie sind auch ein Bild aus Feinmehl gemengt mit Öl von dem Herrn Jesus. Ale ponieważ składały się z tej przedniej mąki, one są jednocześnie obrazem Pana Jezusa. Er hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens und später nach einer Woche durften die Priester die Brote essen. On powiedział sam o sobie, że on jest chlebem życia, ale również jest powiedziane, że po tygodniu mogli kapłani spożywać ten chleb. Wer außer den Priestern hat die Schaubrote gegessen? Kto oprócz kapłanów jadł jeszcze te chleby? David, der König nach dem Herzen Gottes. Oprócz kapłanów Dawid, Król według serca Bożego. Nur als eine Anregung darüber nachzudenken. Tylko jako pewna zachęta do tego, abyśmy jeszcze pomyśleli, dlaczego tak było. Wie viele Fenster hatte das Zelt der Zusammenkunft? Ile okien miał ten namiot spotkania? Zero, he? Nulo. Zero. Es gibt kein Licht im Heiligtum von außen. Von außen. W świątyni nie było żadnego światła, które docierało z zewnątrz. Ist das einfach? Czy to jest proste do zrozumienia? So einfach ist Gottes Wort. Takim prostym jest Słowo Boże. Wenn wir Licht haben möchten, to znaczy dla nas bardzo ważna rzecz. Jeżeli chcemy mieć światło, dann können wir es nicht von Theologen in dieser Welt erwarten. To nie oczekujmy go na zewnątrz od teologów tego świata, że oni go dadzą.
sondern geistliche Dinge müssen von geistlichen Menschen beurteilt werden. Lecz jak Słowo Boże mówi, że duchowe rzeczy należy duchowo rozumieć. Es gibt, rozsądzać, oceniać. Es gibt verschiedene Beispiele, wo Gottes Wort klar macht, dass gläubige Schreiber die Schriften anderer Schreiber anerkannt haben. Jest wiele miejsc, które mówią o tym, że wierzący pisarze Słowa Bożego uznawali inne pisma napisane przez nich, również przez wierzących pisarzy Słowa Bożego. Nur mal ein Beispiel, Daniel 9. Na przykład Daniel 9. Er studiert die Schriften von Jeremia. Studiował tam pisma Jeremiasza. Er liest von 70 Jahren. I tam przeczytał o 70 tygodniach. Daniel, ein gläubiger Mann, Daniel, mąż wierzący w tam, beurteilt die Schriften eines gläubigen Schreibers, Jeremia. Rozważa pisma w tamtym miejscu napisane przed nim przez wierzącego Jeremiasza. Auch bei einer Bibelübersetzung, także i w przypadku tłumaczenia Biblii, sind wir froh, wenn es gute Sprachforscher gibt. Jesteśmy wdzięczni za to i cieszymy się z tego, jeżeli Bóg dał dobrych językoznawców. Aber die Übersetzung geht, kann nicht ein Ungläubiger machen. Ale tłumaczenie dobre Biblii nie może wykonać go niewierzący człowiek. Und das sehen wir hier auch. Ein Leuchter im Heiligtum gibt Licht, nicht Licht von außen. Widzimy na tym odzwierciedloną zasadę, że to świecznik, który jest wewnątrz tego miejsca świętego, on je rozświetla. Nie światło rzekome, które pochodzi z zewnątrz. Wir müssen eigentlich genau sagen, ein Lampenständer. Właściwie musielibyśmy go nazwać ten przedmiot nie tak bardzo świecznikiem, bo tam nie świeczki, tylko pewien stojak niosący lampy. Denn Licht gab es durch das Öl. Ponieważ światło dawało spalanie oleju. Er wurde gemacht aus Gold. Całość tego przedmiotu była zrobiona ze złota. Und die Herrlichkeit Gottes im Herrn Jesus wird offenbart durch den Heiligen Geist Öl. To znaczy, chwała Pana Jezusa, chwała Boga objawiona przez Pana Jezusa jest po prostu nam podana, czy objawiona przez działanie Ducha Świętego, który jest zobrazowany tutaj w tym oleju. Der Leuchter hat im Gegensatz zu den anderen Gegenständen, die wir heute anschauen, keine Maße. Ten świecznik, w przeciwieństwie do pozostałych przedmiotów, jakie od dzisiaj mogliśmy rozważać, on nie ma podanych rozmiarów. Der letzte Vers zeigt, dass Mose ein Muster gesehen hat im Vers 40. Ostatni wiersz nam tylko pokazuje, że Mojżesz widział wzorzec tego na górze. In 4. Mose 8, 40. wiersz. W 4. Mojżeszowej 8 natomiast znajdujemy. Sehen wir das auch, Vers 4. Widzimy również to samo w 4. wierszu. Da steht über den Leuchter dann nach dem Bild, das der Herr Mose gezeigt hatte. Świecznik wykonał według wzoru, jaki Pan pokazał Mojżeszowi. Tyle jest o tym powiedziane. Wenn wir heute ein Bild vom Leuchter sehen, dann wissen wir nicht genau, ob das richtig ist. Gdy my dzisiaj widzimy jakiś model tego świecznika, to niestety, ale nie wiemy dokładnie, czy on jest poprawny. Aber geht mal zu einem Goldschmied, ale pójdźcie do złotnika, und sagt, er soll das auch mal bauen. Powiedzcie mu, tutaj masz napisane, zrób to. Der Leuchter war ein Stück. Ten świecznik to był jeden kawał złota. Ein Schaft. Jego trzon. Und jeweils drei da steht drei Arme. Ja. A więc trzon oraz z każdej strony trzy ramiona. An jedem arm waren kelche. Na każdym ramieniu były kielichy kwiatowe. Knauf und Blume.
A więc tam było, jest mowa o tym pąku, czy jak to się nazywa? Pąku? I o kwiacie. O kwiecie. Drei Kelche mal sechs für die drei, sechs Arme. Trzy razy sześć tych ramion. Und in der Mitte der hatte vier Kelche. Ale w środku, na trzonie, były cztery takie. 22. A więc 22. Und ein Stück. Jedna bryła wszystko. Alle 22 mussten gleich sein. Wszystkie 22 miały być identyczne. Wir sehen, welch eine Aufgabe es war für die Männer es zu machen. Widzimy, jakim to było wyzwaniem dla tych mężów, którzy mieli to rzemieślniczo wykonać. Und wir sehen später in Kapitel 35 und 36, die Frauen und die Männer haben ihre verschiedenen Aufgaben wahrgenommen. I później w 35 i 36 rozdziale widzimy, że zarówno mężczyźni, jak i kobiety te wiele różnych zadań, jakie Bóg im powierzył, oni je zauważyli i wzięli na siebie. In vers 39 sehen wir das Gewicht. W 39 rozdziale natomiast widzimy wagę. Also der Leuchter war ungefähr, die Angaben der Menschen sind unterschiedlich, 30 bis 50 Kilogramm. Ten, i po tej wadze możemy mniej więcej się zorientować, jakie to było. Mianowicie według różnych miar, jakie ludzie przyjmują w interpretacji tego, między 30 a 50 kg ważył ten świecznik. Nur, dass wir auch einmal eine Vorstellung haben, Mose und die Männer mussten es machen und wir haben heute Nutzen dafür. Davon. Tylko po to, abyśmy mogli troszeczkę to zrozumieć, wyobrazić sobie, że Mojżesz i ci ludzie, którym to zadanie zostało powierzone, oni musieli to zrobić, a my dzisiaj mamy z tego tak wielką korzyść, żeby rozumieć to. Der Leuchter ist auch ein wunderbares Bild von der Person des Herrn Jesus. Świecznik ten, on jest również cudownym obrazem osoby Pana Jezusa. Und wir können es Verbindung bringen mit Matthäus 11. I możemy to powiązać z Ewangelią Mateusza 11. Weil es gibt keine Maße. Ponieważ nie ma żadnych miar. Vers 27, da steht. 27 wiersz, tam jest napisane. Niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Tam jest napisane. Nikt nie zna syna jak tylko ojciec. Nie rozpoznaje go po prostu absolutnie do końca. Und ich möchte jetzt kurz zeigen, wie wunderbar das Bild ist. Chciałbym krótko powiedzieć, jak wspaniałym obrazem jest to. Es wurde in getriebener Arbeit gemacht. Ten świecznik był wykonany przez ciosanie. Uderzanie. Tak, uderzanie, ciosanie. Ciosy zadawane były. Was sagt Jesaja 53? Co mówi nam Izajasz 53? In Vers 5. W piątym wierszu księgi Izajasza 53 czytamy. Er war verwundet, że on, er war zerschlagen. Że on był uderzany i no to jest wiersz, który nie jest tak precyzyjnie przetłumaczony w polskim języku. On jest napisany zraniony, starty, ale to chodzi właśnie o te uderzenia, o te ciosy, które zadawały rany. Wir sehen, wir lesen in Johannes 1, Vers 8, niemand hat Gott jemals gesehen, der eingeborene Sohn, der es in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. W pierwszym rozdziale Ewangelii Jana, wiersz 18, czytamy o tym, że nikt nigdy Boga nie widział, ale jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, On go objawił. Und was bedeutet der Vers? Co oznacza właściwie ten wiersz? Er bedeutet besonders, als der Jesus gestorben ist. Nicht nur sein Leben hat ihn den Jesus, hat Gott kundgemacht, sondern gerade sein Tod am Kreuz. Co oznacza ten wiersz? On oznacza przede wszystkim śmierć Pana Jezusa. Bo nie tak bardzo życie Pana Jezusa objawiło Boga, jak śmierć Pana Jezusa. Aber dann hatte dieser Leuchter nicht nur Hammerschläge, ale ten świecznik nie tylko miał na sobie znamiona tych uderzeń młota, sondern die Kelche waren mandelblütenförmig. Lecz mianowicie te kielichy,
One miały mieć kształt kwiatu migdałowego. Und das ist ein wunderbares Bild von der Auferstehung des Herrn Jesus. A te kwiaty migdałowe są przepięknym obrazem w Słowie Boży siły zmartwychwstania Pana Jezusa. Czy zmartwychwstania samego w sobie. Und jetzt möchte ich sofort, dass du sagst, wo steht das? I chciałbym od razu cię zapytać, gdzie to jest napisane? Das ist sehr wichtig, dass wir nicht kritisch fragen. To jest bardzo ważne, abyśmy nie pytali krytykancko. Aber fragen, wo steht, wo kann ich eine biblische Erklärung finden? Lecz abyśmy pytali w pozytywnym znaczeniu krytycznie, to znaczy, gdzie mogę znaleźć to w Biblii, gdzie to jest napisane? Und wir gehen einmal in den Propheten Jeremia. I przejdźmy do proroka Jeremiasza. Es geht jetzt nicht um den Zusammenhang. Nie chodzi tak bardzo o kontekst tego miejsca, które przeczytamy. Aber in Jeremia 1, Vers 11. Ale w Jeremiasza 1, 11. Sagt der Herr zu Jeremia. Pan mówi do Jeremiasza. Jeremia 1, Vers 11. Ja. Was siehst du? Co widzisz? Und er sagt, ich sehe einen Mandelstab. I on tutaj mówi, widzę gałązkę drzewa migdałowego. Und jetzt habe ich einen Vorteil. Weil in unserer Bibel steht jetzt eine Anmerkung. Ja mam teraz pewną przewagę nad wami. Mianowicie w naszej Biblii mamy dobry przypis do tego. Das hebräische Wort bedeutet wachsam. Słowo hebrajskie, jakie tutaj jest użyte, oznacza czujny. Und das steht in Vers 12. W 12 wierszu jest napisane: Ich werde über mein Wort wachen, um es auszuführen. Wtedy Pan rzekł do mnie: Dobrze widziałeś, gdyż czuwam. Czuwam nad moim słowem, aby je wypełnić. Und wenn ihr das einmal nachlest, der Mandelbaum. I gdybyście później czytali jeszcze więcej o tym, to doczytacie się, że drzewo migdałowe. Ist der erste Baum im Frühling, der wieder zu Leben erwacht. To jest pierwsze drzewo wiosenne, które najszybciej się wybudza, reagując na wiosnę. Er ist ein Bild des Aufwachens der Natur nach dem Winter. To jest obraz natury, która się budzi po zimie. Natychmiast ono jako pierwsze pokazuje. Und noch eine Illustration. I jeszcze jedna ilustracja. Ich habe eben schon gesagt, in der Lade war Stab. Ein Mandelstab. Ja już powiedziałem to, że w tej skrzyni znajdowała się laska, a ona, która zakwitła, migdałowa. Ihr könnt das lesen in 4. Mose 17. W 4. Mojżeszowej 17 możemy o tym przeczytać. 12 Stäbe. Było 12 lasek. Alle tot. Wszystkie martwe. Aber einer blüht. Jedna kwitnie. Aarons Stab beginnt zu blüten. Laska Aarona zakwitła. Und jetzt haben wir das Bild fertig. I teraz dopełnia się ten obraz. Der Jesus, Mensch geworden, in ihm wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Pan Jezus, który stał się człowiekiem, to w nim mieszka pełnia, cała pełnia boskości. Niemand kann ihn erfassen. Nikt nie jest w stanie go pojąć. Es gibt keine Maße. Dlatego nie ma żadnej miary podanej. Kto to zmierzy, kim on jest? Aber geschlagen worden. Ale uderzony, uderzany ciosami. Und auferstanden. I zmartwychwzbudzony. Und hier sehen wir 22 Blüten von Mandeln. I tu widzimy na tym świeczniku 22 kwiaty migdałów. Er ist dadurch dieser Leuchter ein wunderbares Bild von dem Herrn Jesus. Przez to właśnie ten świecznik jest cudownym obrazem Pana Jezusa. Und wir gehen mal in einen Vers der Apostelgeschichte. Jeszcze przejdziemy do jednego wiersza z Dziejów Apostolskich. Wo Paulus sozusagen den Leuchter beschreibt. Gdzie tak jakby właśnie Paweł opisuje ten świecznik. Apostelgeschichte 26, Vers 23. 26. Rozdział Dziejów Apostolskich, wiersz 23. Chrystus. Chrystus. Leiden. Widzimy cierpienie Chrystusa, cierpienie. A
Als erster durch Totenauferstehung. Jako pierwszy, który zmartwychwstał. Und dann Licht verkündigen sollte. A dalej światłość z tego dla Boga. Gott wurde Mensch, Christus. Christus oznacza Bóg stał się człowiekiem. Leiden, getriebene Arbeit. Cierpienia, które są przedstawieniem tej pracy ciosania. Auferstanden. Zmartwychwzbudzony. Mandelblütenförmig. A więc te kwiaty migdałowe. Und das gibt Licht. I to wszystko daje światło. Ohne den Herrn Jesus. Bez Pana Jezusa. Bekommen wir kein Licht. Punkt. Nie otrzymamy żadnego światła. Kropka. Koniec. Ist das klar? Czy to jest nam jasne? Das ist sehr wichtig. To jest absolutnie ważne. Eine Person, die nicht den Herrn Jesus annimmt, hat keine Erkenntnis. Osoba, która nie przyjmuje Pana Jezusa, nie ma żadnego poznania. Und das sehen wir hier. I to widzimy tutaj. Und jetzt haben wir ja noch eigentlich kein Licht. Wir haben ja erst nur den Leuchter. I jak dotąd, to na razie jeszcze nie mamy światła. W sensie tym, że nie rozważaliśmy światła, rozważaliśmy sam świecznik. Wir brauchen den Heiligen Geist. Bo do tego potrzebujemy Ducha Świętego, olej. Und ich habe jetzt nicht die Zeit, aber schlag Zacharia 4 auf. Nie mam teraz tyle czasu, ale otwórzcie sobie Zachariasza 4. Ein wunderbares Bild, zwei Bäume, wspaniały Olivenbäume. Obraz. Dwa drzewa oliwne tam są. Behälter. I te naczynia. Und dann schaut euch das Bild an. Przyjrzyjcie się temu obrazowi, który tam jest przedstawiony. Und dann wird gefragt, was siehst du? I pyta się Zachariasza, co widzisz? Vers 6. Szósty wiersz. Nicht durch Macht, nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Tam jest napisane, nie przez moc, nie przez siłę, lecz przez mego ducha to się stanie. Eine Illustration oder ein Beweis, Bibel beweist sich mit Bibel. To jest, pewien, to jest pewien dowód biblijny. Biblia sama siebie dowodzi. Słowo Boże potwierdza się Słowem Bożym. Was sagt der Jesus über den Heiligen Geist? Co widzi Pan Jezus, przepraszam, co mówi Pan Jezus o Duchu Świętym? Ich bin in Gedanken in Johannes 16, ich glaube Vers 14. Moimi myślami teraz podążam do 16 rozdziału Ewangelii Jana. 16, Vers 14. Wiersz 14. Er wird, der Heilige Geist, on, to Duch Święty właśnie, nicht von sich selbst reden, nie będzie mówił z siebie samego, sondern von dem meinen wird er empfangen, lecz z mojego weźmie i wam oznajmi. Und euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen. On mnie uwielbi, Pan Jezus mój. Jetzt kommen wir zu der Aufgabe des Leuchters im Heiligtum. Teraz dochodzimy w tym punkcie do zasadniczego zadania tego świecznika. Dlaczego on tam się znajdował w tym? Drei Aufgaben. Trzy to były zadania. Die erste Aufgabe ist. Pierwsze zadanie jest. Der Leuchter musste, also die Lampen mussten den Leuchter bestrahlen. Pierwsza rzecz. To te lampy tego świecznika miały sam świecznik oświecić. Wir haben hier gelesen. Czytaliśmy tutaj o tym. In Vers 37. W 37 wierszu. Damit sie gerade vor ihm hinscheinen. Aby prosto przed nim dawały światło. Das ist das, was wir gerade gesehen haben. Er wird mich verherrlichen. To jest dokładnie to, co widzieliśmy w Ewangelii Jana. On mnie uwielbi. Der Heilige Geist bringt Licht über die Person des Herrn Jesus. Innymi słowy, Duch Święty przynosi nam światło dotyczące osoby Pana Jezusa. Eine Parallelstelle ist 4. Mose 8, Vers 2, wo das noch einmal sehr deutlich steht. 4. Mojżeszowej 8, 2 wiersz, jeszcze raz, to zostaje bardzo wyraźnie podkreślone. Wir haben kein Licht über den Herrn Jesus ohne den Heiligen Geist.
To znaczy, innymi słowy, nie mamy żadnego światła na temat Pana Jezusa bez Ducha Świętego. Was steht noch im Heiligtum? Co jeszcze jest w tym, tym miejscu świętym? Der Tisch. Tam jest przecież stół. Der Heilige Geist muss auch Licht werfen auf den Tisch, auf die Gemeinschaft. A więc ten Duch Święty, w obrazie tego światła, z tego świecznika, on musi dawać światło również na stół, to znaczy na społeczność. Kapitel 26, 26 rozdział, Vers 35, 35 wiersz. Da haben wir dann auch die geografischen Angaben. Tu mamy również takie graficzne albo geometryczne, nie geometryczne, jak to się nazywa? No, w każdym razie dużo z położenia. Der Leuchter steht gegenüber und wirft Licht auf den Tisch. Chodzi o to, że ten świecznik stał naprzeciwko stołu i na niego rzucał światło. Das lesen wir nochmal in Kapitel 40, Vers 24. W 40 rozdziale, 24 wiersz jeszcze o tym czytamy. Was haben wir zum Tisch gesagt? Co powiedzieliśmy wcześniej o stole? Er spricht von Gemeinschaft und auch von Nahrung. On mówi o społeczności i mówi o pokarmie. Und 12 Brote darauf. 12 chlebów na nim. Und ich möchte es jetzt verbinden mit Epheser 4. To chciałbym powiązać z Efezjan 4 rozdziałem. Wir sollen die Einheit des bewahren. Ja. Welches? Leibes. Ah, sehr gut. Das wollte ich aber nicht hören. Übersetz mal. Nie. Że Einheit des Leibes. Społeczność ciała. Nie, nie społeczność, przepraszam. Jedność ciała. Jedność ciała. Ja, genau. Jedność. Die Einheit des Leibes ist da. Punkt. Jedność ciała, ona jest. Koniec, kropka. Aber wir sollen die Einheit des Geistes bewahren. Ale my mamy to, co mamy zachować, to mamy zachować jedność ducha. Das bedeutet, und das wird jetzt hier deutlich. I to dokładnie jest tutaj unaocznione. Die Einheit des Leibes können wir nicht bewahren, weil sie ist da. My nie możemy jej zachować, ona jest po prostu uczyniona przez Pana, ona jest. Da ist ein Leib. Jest jedno ciało, koniec. Hier, wir sehen hier eine Zerrissenheit, schade. Traurig, niestety, schlimm. Niestety, widzimy w rzeczywistości rozdarcie, podziały. Jest to zła rzecz, jest to rzecz zasmucająca. Szkoda, że tak jest. Aber der Jesus kennt die sein sind. Ale Pan Jezus zna tych, którzy są Jego. Und der Geist, der Leuchter, leuchtet auf den Tisch. I Duch, ten świecznik, świeci na ten stół. Und die Gemeinschaft der Gläubigen ist gegründet, indem wir die Einheit des Geistes bewahren im Bande des Friedens. Ich bin in Gedanken in Epheser 4, Vers 3. W czwartym rozdziale listu do Efezjan, trzeci wiersz jestem obecnie, że właśnie przez to rzucane jest światło na to, abyśmy zachowywali jedność ducha w spójni pokoju. Also der Heilige Geist wirft Licht auf den Herrn Jesus. A więc Duch Święty rzuca światło na Pana Jezusa. Und der Heilige Geist führt uns auch zur Einheit in Frieden. I ten Duch Święty prowadzi nas również do jedności w pokoju. Aber niemals auf Kosten der Wahrheit. Ale nigdy nie czyni tego na koszty prawdy. Dritte Aufgabe. Trzecie zadanie. Der Räucheraltar. Tam jest ołtarz kadzidlany. Unsere Gebete, unsere Anbetung. Nasze modlitwy, nasze uwielbienie dla Pana. Ist geprägt durch den Geist. Te rzeczy, one są napiętnowane działaniem Ducha Świętego. Gott ist ein Geist. Bóg jest Duchem. Und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Ci, którzy go uwielbiają, winni go uwielbiać w duchu i w prawdzie. Wir kommen gleich noch zu dem Räucheraltar, ich nehme das nur kurz vorweg.
Tylko na krótko chciałem to nadmienić. Wrócimy jeszcze do tego ołtarza kadzidlanego. Auch in Hebräer 13 lesen wir das. Także w Hebrajczyków 13 o tym czytamy. Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Przez niego też składajmy Bogu ofiarę dziękczynną, to jest owoc warg, które wyznają jego imię. Wir kommen noch kurz zu der 7. Die 7 Lampen sollten da sein. Wróćmy jeszcze do tych 7 lamp, które miały być tutaj ustawione. Auch da ist sehr interessant, durch die Bibel einmal zu gehen, an sehr vielen Stellen. Jest to również tutaj bardzo interesujące, aby przejść przez Biblię i na podstawie różnych miejsc widzieć. Lesen wir unter anderem in Zacharia 3 und 4, Offenbarung 1, 4 und 5 von 7 Augen. To czytamy zarówno w Zachariaszu, jak później w Księdze Objawienia 1, 5 i 7 zdaje się, że czytamy o 7 oczach. Und ich möchte nur eine Stelle mal nehmen aus Jesaja 11. Chciałbym jedno miejsce tylko na razie przeczytać z Izajasza 11. Wo das in beschrieben wird in Bezug auf den Herrn Jesus. Gdzie to tam jest opisane, to w odniesieniu do osoby Pana Jezusa. Vers 2. Drugi wiersz. Spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. 7. 7. Das passt hierzu, ja? Pasuje to tutaj, prawda? Und wir können das immer wieder, ich sag mal, in der Schrift verfolgen. Ich habe jetzt leider nicht die Zeit dazu. I wciąż na nowo możemy to widzieć w Słowie Bożym, postępując przez Biblię. Niestety nie mamy teraz tyle czasu, aby się tym tak szczegółowo zająć. Also wir halten fest. A więc to, co możemy z tego zatrzymać dla siebie. Der Leuchter, ein weiteres wunderbares Bild von der Person des Herrn Jesus. Że mianowicie ten świecznik był dalszym pięknym obrazem osoby Pana Jezusa. In Vers 38 haben wir noch eine kleine Schwierigkeit. W wierszu 38 dochodzimy do pewnej małej trudności. Auf einmal muss der Docht mit einer Schere beschnitten werden. Że naraz widać tutaj, że knot miał być jakby przycinany. Vielleicht ist es auch hier ein Hinweis. Być może jest tutaj pewna wskazówka ukryta, dass der Jesus im Himmel jetzt ist. Że Pan Jezus jest teraz w niebie. Und wir auf der Erde Licht verbreiten sollen. Ale my na tej ziemi mamy jego światło rozpowszechniać. Aber leider ist unser Licht nicht vollkommen. Ale niestety nasze światło, jakie my wydajemy o Panu, nie jest doskonałe. Und so muss der Jesus sozusagen eine Dochtschere ansetzen. I z tego powodu musi Pan użyć tych nożyc, aby przecinać knot, to kopcenie, można powiedzieć, zmniejszające światło, zlikwidować. Wir kommen zum Schluss zum Räucheraltar. To i na koniec jeszcze do ołtarza kadzidlanego. Und ich frage euch zuerst, warum erst in Kapitel 30? Chciałbym was najpierw zapytać, dlaczego on się pojawia dopiero w 30 rozdziale. Zufall gibt es nicht? Nie ma żadnych przypadków. Es ist inspiriertes Wort Gottes. To jest przecież inspirowane słowo Boże. Also muss es eine Begründung geben. A więc musi być jakieś uzasadnienie tego faktu, dlaczego dopiero tu. Und mir scheint die Begründung folgende zu sein. Mi wydaje się, że to uzasadnienie może być takie. Ich versuche das gleich auch zu zeigen. Spróbuję również to zaraz pokazać. Der Räucheraltar ist ein Bild, also der Altar selber natürlich auch ein Bild von dem Herrn Jesus. Naturalnie, że sam ołtarz jest również obrazem Pana Jezusa. Aber der Jesus, wie er unsere Gebete und Anbetung heiligt. Ale jest to Pan Jezus, który zajmuje się tym, aby nasze uwielbienie i nasze modlitwy uświęcić, czy poświęcić. Also das, was sozusagen von unten nach oben aufsteigt.
Więc zajmuje się tym, co z dołu wznosi się ku Bogu, ku góry. Und deswegen steht vorher, z tego powodu jest najpierw napisane, Kapitel 28 und 29, das haben wir jetzt leider nicht lesen können. 28, 29 rozdział, niestety nie mogliśmy o tym przeczytać. Die Einweihung der priesterlichen Familie. Tam jest opisane poświęcenie rodziny kapłańskiej. Was bringt ein reicher Altar ohne Familie der Priester? Bo cóż będzie znaczył w ogóle jakiś ołtarz kadzidlany, jeżeli nie ma kapłana, który mógłby to kadzidło złożyć bez kapłaństwa? Also erst wird die Priester eingeweiht. A więc najpierw jest tam opisane, w jaki sposób kapłan zostaje poświęcony do tej służby. Und dann der Räucheraltar. A potem pokazany jest sam ołtarz kadzidlany. Und auch, nur um es zu vervollständigen. I tylko aby dopełnić tego, tej zmianki. Ab Vers 17 das Waschbecken. Od 17 wiersza zaczyna się opis tej kadzi, w której mieli się do obmywania. Ohne Priester braucht man auch kein Waschbecken. Bez kapłanów nie potrzebna jest również kadź, bo po co? Der Jesus braucht kein Waschbecken. Pan Jezus nie musiał się myć w takiej kadzi. Aber wir sind priesterlich geweiht und wir brauchen ein Waschbecken. Ale my ludzie jesteśmy poświęcani do służby kapłańskiej i my potrzebujemy się obmyć. Ich möchte einfach eure Herzen damit, ich sage mal, erfreuen. Ja bym po prostu, mówiąc to wszystko, pragnął tego, aby rozradować wasze serca tym. So die Bibel zu lesen. Warum ist die Reihenfolge? Byście w taki sposób właśnie podchodzili do Słowa Bożego. Byście zadawali sobie te pytania. Dlaczego? Dlaczego jest taka kolejność? Suchen wir nach den Gründen. Abyśmy szukali uzasadnienia tych pytań. Das ist echtes Bibelstudium. To jest prawdziwa istota studiowania Biblii. Der Altar zum Räuchern. I ten ołtarz do kadzenia. War genauso wie die Lade auch aus Holz. Tak jak i skrzynia przymierza pańskiego była również zbudowany z drewna. Und aus reinem Gold. Oraz z czystego złota. Ich möchte jetzt ein bisschen einen Vergleich oder auch Gegensatz machen zu dem Brandopferaltar. Chciałbym znowu przejść do pewnego porównania z ołtarzem całopaleń albo przeciwstawieństwa, które bym chciał wykazać. Bei dem Brandopferaltar finden wir mehr das Werk des Herrn Jesus, was er getan hat. Jeżeli chodzi o ołtarz całopaleń, to w nim mamy bardziej zobrazowane dzieło Pana Jezusa w znaczeniu tego, co on uczynił. Im Räucheraltar finden wir mehr ein Bild von dem, wer er ist und wie er es gemacht hat. W tym ołtarzu kadzidlanym znajdujemy bardziej odzwierciedloną prawdę o tym, kim on jest i jak on to uczynił. Denn das Feuer kam vom Brandopferaltar auf den Räucheraltar. Dlatego, że ogień, który był zanoszony na ten ołtarz kadzidlany, on był brany z ołtarza całopaleń. Unser Platz ist im Heiligtum als Priester. Nasze miejsce jako kapłanów jest w świątyni, w świętym miejscu. Und jetzt merken wir doch sehr, dass wir im Hebräerbrief sind. I bardzo dobrze sobie zdajemy sprawę, jak te rzeczy rozważamy, że jesteśmy myślami w liście do Hebrajczyków, które to opisuje. Da wir nun Brüder Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum. Auf dem neuen und lebendigen Weg. Mając wtedy wolny przystęp do miejsca świętego bracia na drodze nowej i żywej. Und es gibt zwei wichtige Aufgaben des hohen Priesters. Są dwa bardzo ważne zadania najwyższego kapłana. Er nimmt sich unsere Schwachheiten an. Że on się ujmuje za naszymi słabościami z jednej strony. Hebräer 4. Czwarty rozdział listu do Hebrajczyków. Aber er führt uns auch ins Heiligtum, damit wir Gott nahen. A z drugiej strony on prowadzi nas do miejsca tej świątyni, abyśmy mogli zbliżać się przed oblicze Boga. Und wahre Anbetung ist, i prawdziwe uwielbienie, ono zawsze, ist nicht nur Gott zu danken, was er für mich getan hat, jest nie to tak bardzo, żeby dziękować Bogu za to, co on dla mnie zrobił,
Das ist groß und das dürfen wir jeden Tag sagen. To jest rzeczywiście wielka rzecz i możemy to za każdym razem, każdego dnia wyrażać przed Bogiem. Sondern Gott von dem Herrn Jesus die Herrlichkeiten zu berichten. Ale bardziej Bogu wyrażać podziw nad wspaniałością Jego Syna. Josef sagt zu seinen Brüdern, erzählt meinem Vater alle meine Herrlichkeit. Józef dał zlecenie swoim braciom, idźcie do ojca, opowiedzcie mu o całej mojej chwale w Egipcie. Nun ein Gegensatz oder ein Unterschied zum Brandopferaltar. Tylko teraz jeszcze pewna różnica, którą chciałbym podkreślić w odniesieniu do ołtarza całopaleń. Der Räucheraltar ist viel kleiner als der Brandopferaltar. Ten ołtarz kadzidlany jest dużo, dużo mniejszy niż ołtarz całopaleń. Was kann das bedeuten? Co to może znaczyć? Hier eine Elle. Tutaj jeden łokieć zaledwie. Der Brandopferaltar. A ten fünf Ellen. A ten ołtarz przepraszam, całopaleń, pięć łokci. Eine ganz wunderbare, einfache Geschichte oder Illustration ist Lukas 17. Bardzo piękną ilustracją tego jest 17 rozdział Ewangelii Łukasza. Was fragt der Herr Jesus? Co o Pan Jezus tam pyta? Den einen, der vom Aussatz gereinigt worden ist? Tego, który został uzdrowiony z sądu? Wo sind die neun? On pyta go, a gdzie jest tych dziewięciu? Und jetzt sehen wir, teraz widzimy to. Viele bleiben dabei stehen. Wielu wierzących zatrzymuje się w tym punkcie, że otrzymali zbawienie. Dankbar zu sein für die Errettung, aby być wdzięcznym za to, że Pan ich zbawił. Aber nicht weiter zu gehen und Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum. Ale nie idą dalej, aby mieć śmiałość przystąpić przed Boga i opowiedzieć mu o tej wspaniałości Chrystusa. Und vielleicht ist das hier eine Andeutung. Być może to jest tylko wskazówka taka na to. Aber es ist schon auffallend. Ale jest to naprawdę rzecz, która rzuca się w oczy. Er hatte auch wieder einen Kranz. Znowu ten ołtarz miał wieniec. Ich erinnere noch einmal ein Bild der Herrlichkeit der Person des Herrn Jesus. Jeszcze raz wspomnę, że ten wieniec jest obrazem wspaniałości Pana Jezusa, Jego chwały. Und dann haben wir eben gelesen, jeden Morgen und jeden Abend. Czytaliśmy o tym, że każdego poranka i każdego wieczoru musste ja ein Opfer gebracht werden auf dem Brandopferaltar. Musiała być składana ofiara na innym ołtarzu, ołtarzu całopaleń. Und die Lampen wieder mit Öl gefüllt werden. Należało znowu napełnić te lampy świecznika olejem. Und Räucherwerk auf den Räucheraltar gebracht werden. Oraz należało złożyć kadzidło na tym ołtarzu kadzidlanym. Also in der Nacht war Licht im Heiligtum und am Tag. A więc zarówno nocą, jak i dniem cały czas było światło w tym wnętrzu tej świątyni. Aber im Himmel gibt es ja gar kein Nacht und Tag. Ale w niebie przecież nie ma dnia ani nocy. Da sehen wir, der Vorhof ist ein Bild dieser Erde. Widzimy wyraźnie, że ten dziedziniec, on jest obrazem ziemi. Aber im Himmel ist immer Licht durch den Herrn Jesus. Ale w niebie, bo tego obrazem jest ta świątynia, tam Pan Jezus cały czas świeci, bez względu na pory. Und ich möchte jetzt, habe ich gerade vergessen, noch von dem Leuchter nachtragen. Zapomniałem jeszcze o jednej ważnej rzeczy, aby dodać ją do samego świecznika. Was haben wir im Himmel für ein Licht in der Ewigkeit? Jakie mamy światło, które będzie oświecać niebo i wieczność? Ich meine Offenbarung 21, Vers 23. Mam na myśli teraz 21 rozdział objawienia, 23 wiersz. Es gab kein Licht im Tempel. Nie było tam żadnej świątyni, przepraszam, żadnej lampy czy słońca ani księżyca, które by oświecało. Nie było. Die Lampe, bo lampą był, ist das Lamm. Był baranek. Seht ihr, wie vollkommen Gottes Bilder durch die Bibel gehen?
Czy zauważacie to, jak doskonale przebijają się te różne obrazy przez całe Słowo Boże w różnych miejscach, te same? Und ich habe am Anfang eine Frage gestellt, da komme ich jetzt drauf zurück. Na samym początku zadałem takie pytanie i chciałbym do niego wrócić teraz. Ich möchte jetzt die Zettel einsammeln, chciałbym wo drauf steht. Chciałbym teraz te karteczki od was zebrać, gdzie jest napisane. Manche Lehrer vergessen das auch, dann ist man hat dann Glück gehabt. Aber ja, i niektórzy nauczyciele grożą, ale nie zbierają tych karteczek i człowiek się sobie myśli, a mam, mieliśmy szczęście, zapomniał. Wozu gehört der Räucheraltar? Do czego, do jakiej części należy ołtarz kadzidlany? Das ist nicht einfach zu beantworten. Nie jest prostą rzeczą, żeby na to odpowiedzieć. Wir schlagen einmal auf Hebräer, Kapitel 8 oder 9. 9. Otworzymy do tego list do Hebrajczyków. List do Hebrajczyków, 9 rozdział. Und da steht in Vers 3. I to jest napisane w trzecim wierszu. Hinter dem zweiten Vorhang aber eine Hütte, die das Allerheiligste genannt wird, die ein goldenes Räucherfass hatte. Und die Lade des Bundes. Za drugą zaś zasłoną był przybytek zwany miejscem najświętszym, mieszczący złotą kadzielnicę i skrzynię przymierza. Ist das etwas anders übersetzt bei euch? Ja, nicht der Räucheraltar, aber, aber ein Räucherfass. Räucherfass. Ja. Räucherfass. Hm? Es ist nicht ganz einfach, deswegen habe ich diese Frage ja auch gestellt. Jest to całkiem proste, dlatego zadałem to pytanie. Ich habe für mich den folgenden Eindruck. Jeżeli chodzi o mnie, mam takie wrażenie, że to tak jest. Bei uns ist das Problem sowieso vorbei, weil wir haben den Vorhang gar nicht mehr. U nas, dla nas wierzących obecnego czasu, problemu już w ogóle nie ma, dlatego że nie ma podziału między tym pierwszym a drugim miejscem. Zasłona już nie istnieje. Der Vorhang ist zerrissen. Jest jedno. Der Zugang ist frei. Dostęp jest wolny i nie ma już takiej granicy. Ich meine, dass Hebräer 9 andeutet. Ale myślę, że 9 rozdział listu do Hebrajczyków wskazuje, dass das Räucherfass, że kadzielnica dem Allerheiligsten zuzuordnen ist. Że kadzielnica, ona przynależy do najświętszego miejsca. Deswegen steht auch zum Beispiel, er sollte es aufstellen dicht an den Vorhang. Dlatego jest napisane, że on miał ten kadzielany ołtarz postawić bardzo ciasno, blisko, przy samej zasłonie. Aber es musste jeden Morgen und jeden Abend Räucherwerk aufgebracht werden. Ale każdego ranka i każdego wieczoru miało być składane kadzidło. Und das wäre nicht möglich gewesen hinter dem Vorhang, weil da durfte keiner hingehen. Nur der hohe Priester einmal im Jahr. I nie byłoby to możliwe, żeby to uczynić za zasłoną, bo tam za zasłonę mógł wchodzić tylko raz w roku najwyższy kapłan. Und so hat Gott sozusagen zur Möglichkeit, ihn zu bedienen, ihn ganz nah hingestellt. I dlatego Bóg w pewnym sensie, aby była ta możliwość, aby go obsłużyć, aby to kadzidło było składane jednak, które należy tam właściwie, to jeszcze, żeby ono było w tym miejscu świętym, przed samą zasłoną. So möchte ich einfach, ich sage mal, uns erfreuen an dem Wort Gottes. Und chciałbym w ten sposób wzbudzić w naszych sercach radość w odniesieniu do Słowa Bożego, jakie czytamy dokładnie. Damit kommen wir zum Schluss. Przechodzimy do zakończenia tego wykładu. Räucherwerk. Kadzidło. Warum verbinden wir es mit der Bewegung von unten nach oben? Dlaczego w ogóle go wiążemy z tym ruchem z dołu do góry? Und dazu möchte ich noch kurz wieder die Bibel als, also Bibelstellen als sogenannten Beweis zeigen. Chciałbym do tego znowu użyć miejsc biblijnych jako dowodu na to, że to tak jest. Ich lese noch drei Stellen. Trzy miejsca chciałbym przeczytać. 5. Mose 33. 5. Mojżeszowa 33 najpierw. Vers
Vers 10. Piąta Mojżeszowa 33, Wers 10. Nur den Teil, sie werden Weihrauch legen vor deine Nase. Niech kładą kadzidło w nozdrza twoje. Ich muss bei dieser Stelle einfach Gott danken. Jeżeli czytam to miejsce, to po prostu muszę Bogu dziękować, podziękować. Hat Gott eine Nase? Czy Bóg ma nos w ogóle, nozdrza? Gott ist ein Geist. Czyż Bóg jest duchem? Aber Gott neigt sich herab. Ale Bóg, który jest duchem, on się zniża do poziomu ludzi. Damit wir etwas verstehen können. Abyśmy coś nieco zrozumieli. Und sagt, im Bilde, ich habe eine Nase. Ich kann riechen. I mówi obrazowo, ja mam nozdrza. Ja mogę powąchać tego miłego zapachu. Und was riecht er? Co on postrzega, co on wącha, co on, co, jaki zapach wyczuwa? Psalm 141. 141 psalm. Vers 2. Jetzt haben wir es. Tutaj mamy to zapisane w drugim wierszu. Lass als Räucher werden. Niech wznosi się ku Tobie modlitwa moja jak kadzidło, a podniesienie rąk moich jak ofiara wieczorna. Jetzt müssten wir eigentlich noch eine Stunde hier bleiben. Właściwie, to musielibyśmy jeszcze zostać tutaj godzinę. Aber keine Sorge, ich bin gleich fertig. Nie martwcie się jednak, zaraz skończę. Und uns mit dem Abendopfer beschäftigen. I musielibyśmy się zajmować, mianowicie w tej jeszcze jednej godzinie, ofiarą wieczorną dla Boga. Wann hat Daniel in Daniel 9 gebetet? Kiedy modlił się Daniel w 9 rozdziale Księgi Daniela? Zur Zeit des Abendopfers. On to czynił właśnie w czasie ofiary wieczornej. Wtedy to objawienie przyszło. Wann ist der Jesus gestorben? Kiedy Pan Jezus umarł? Zur Zeit des Abendopfers. W czasie ofiary wieczornej. Und wir könnten jetzt noch mehrere Stellen aufschlagen. Moglibyśmy wiele więcej miejsc jeszcze przedstawić. Und es war die Gewohnheit zu beten, Apostelgeschichte 3. Trzeci rozdział Dziejów Apostolskich było zwyczajem modlić się. Johannes und Petrus gingen zum Tempel zur Stunde des Gebets. A Jan i Piotr chodzili do świątyni, tam jest napisane, w czasie godziny modlitwy. W godzinie modlitwy. Die neunte Stunde. To była dziewiąta godzina. Also wie gesagt, eine wunderbare Beschäftigung. Dziewiąta oczywiście w hebrajsku, nie? Aber Psalm 141 ist der Beweis sozusagen, Räucherwerk sind die Gebete. A więc ten Psalm 141 jest dowodem na to, że dla Boga tą wonią są szczere modlitwy. Und noch eine Stelle aus Offenbarung 5. I jeszcze jedno miejsce z Objawienia 5. Und dann lesen wir in Vers 8. Tam czytamy w 8 wierszu. Jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk, welches die Gebete der Heiligen sind. Każdy z nich miał swoją harfę oraz czasze pełne kadzidła, to jest modlitwy. Noch ein letzter Punkt, dann bin ich fertig. Jeszcze jeden punkt i zakończę. Beide Altäre. Oba ołtarze opisane tutaj. Brandopferaltar. Zarówno ołtarz całopalny und Räucheraltar, jak i ołtarz kadzidlany, werden am Ende beschrieben mit hochheilig ist er dem Herrn. Na końcu, jak mają opisy swoje, to jest napisane, jest to świętością nad świętościami dla Pana. Auch diesem Wort könnt ihr einmal nachgehen im 3. Mose dann. Moglibyście prześledzić Słowo Boże w 3. Mojżeszowej, co mówi na temat tej świętości nad świętościami. Ich habe versucht, ja próbowałem trochę, ein paar Gedanken zu sagen, aby parę myśli zebrać na ten temat. Aber ich bin mir bewusst, ale mam świadomość tego bardzo dobrze, es ist hochheilig, że to jest świętość nad świętościami. Ich hoffe nicht, es ist ein Schatten auf das Bild geworfen, sondern es ist etwas Licht geworden. I mam nadzieję, że nie
cień rzuca się na to, ten obraz w ten sposób, lecz raczej światło. Der Jesus, Pan Jezus, ist die Person, jest tą osobą, die in alle Ewigkeit unsere Anbetung bekommt. Która w całej wieczności otrzymuje nasze uwielbienie. Und möchte es wirklich so sein, wie wir gesungen haben, nur bei Jesus möchte ich weinen. I im Lied tak będzie, jak w tej pieśni śpiewaliśmy, że tylko przy Tobie, Panie, chcę przebywać. Und möchten wir nie vergessen, dass für uns nigdy nie nach Golgatha gegangen ist. Nigdy nie zapomnimy drugiej świętości nad świętościami, że On dla nas poszedł na krzyż Golgatha. Vielen Dank. Thank you.